Witamy serdecznie. Marcin Sauter i Maciej Cuskę. Witamy dzisiaj wyjątkowego, jak zawsze zresztą, ale dziś wyjątkowo wyjątkowego gościa, Marcina Koszałkę w naszych spotkaniach, w cyklu naszych spotkań, masterclass Bydgoskiej Kroniki Filmowej. Cześć Marcin, dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. Cześć Marcin. Wiesz co, tak sobie na początek może myślę, że to być może będzie twój pierwszy wywiad z tobą, przepraszam, ja tylko zgubiłem obraz, a już jest, dobra, że to będzie chyba pierwszy twój wywiad z tobą, gdzie być może nie poruszymy sprawy twojego pierwszego filmu, co? Takiego pięknego scena urodziłem. No tak, bo to jest mogłoby tak być? To jest obsesyjne, to jest to, że wielokrotnie spotykam się z ludźmi, którzy podchodzą do mnie i mówią, to pan zrobił ten film i po prostu generalnie ciągle jest tak, jakbym zrobił tylko ten film, a potem nie zrobił żadnych innych. To jest to frustrujące, to fakt. No to się umówmy, że w ogóle nie gadam o tym filmie, dobra? Może być, dobrze, tak? Dziękuję. Dobra. Fajnie. Dobra. Ja może zacznę, wiesz co, bo ja cię, Marcin, strasznie podziwiam jako operatora, nie? A zazwyczaj nie rozmawiamy o formie. Natomiast też oczywiście pogadamy sobie o tym, co w tym filmie jest. To jest w ogóle piękny film, nie? Jeden z takich najlepszych dokumentów, zwłaszcza zrobionych w ostatnim czasie. Natomiast coś, co jest dla mnie absolutnie urzekające, to jest forma tego filmu, nie? Ten film jest po prostu mistrzowski według mnie na każdym poziomie, nie? Są doskonałe ujęcia, wiesz, operowanie dziwnymi kątami, dziwnymi obiektywami, rozostrzenia, wiesz, piękne, majestatyczne zdjęcia gór, zwolnienia, właściwie wszystko, co byś chciał znaleźć w filmie, tam jest, nie? I oprócz tego to ten cały piękne opakowanie formalne czemuś służy, nie? Także od tego chciałem zacząć, wiesz, żeby jakby złożyć te gratulacje serdeczne, bo ten film jest dla mnie przepięknym takim dziełem operatorskim, nie? No, mam nadzieję, że właśnie jest takim, no co, o co zawsze walczymy, to jakby dziełem takim, powiedzmy, dość kompletnym, nie? Że tak jak mówiłeś, że nie służy to tylko zabawie formy, tylko emocjom i przedstawienia bohatera, nie? Że jest jakaś historia, no bo to jest największy chyba problem w sztuce operatorskiej, w ogóle w sztuce filmowej, żeby zrobić jakby jedno i drugie, tak? Żeby ten film był o czymś, miał emocje i miał interesującą formę, nie? Bo dużo jest na przykład dobrych filmów, które mają dobrego bohatera, mają emocje, ale mają niestety słabą formę, nie? Bo wiesz, bo jest coś takiego, że jakby nie ma, brakuje, znaczy ja się z tym często spotykam, nie? Że albo często o tym myślę, że brakuje kryteriów oceny, nie? Filmów dokumentalnych, że bardzo dużo filmów właśnie przechodzi, tak jak mówisz, nie? Które są super ciekawe i się ogląda z wypiekami na twarzy, bez fajny temat albo bohaterowie, ale są beznadziejnie sfilmowane, nie? Jakby też jest bardzo małe grono osób, przypuszczam, które potrafią jakby to w ogóle zauważyć. Dlatego mi się wydaje, że twoje kino jest takie ważne też, nie? No tak, no dlatego też jakby wtedy akurat, jak ten film był pokazany na krakowskim festiwalu, to były takie spotkania, warsztaty i tam taką deklarację jakby wygłosiłem, pewnego obawy przed formą współczesnego filmu dokumentalnego, że właśnie ten film jakoś był też ukłonem w dawne czasy, czyli to, co robił Dziworski, to, co robił Wiśniewski i to, co w ogóle nawet robił Kieślowski, bo też używał kamery 35 mm i używając, czy Łoziński, czy Karabasz, tak, to byli twórcy, którzy używali jako medium kamery filmowej 35 mm i ta kamera wymagała dużego skupienia i narzucała automatycznie sposób myślenia fotograficznego. Znaczy jakby, no nie da się szastać jakby, nie da się szastać 35 tak jak się szasta wideo. Zresztą jak wchodziły czasy wideo, to Wim Wenders przecież nazwał twórców wideo idiotem. No może to jest, dzisiaj to jest oczywiście za mocne, bo wszyscy robią na wideo i te kamery są coraz lepsze, ale dalej jest jakiś taki rodzaj pewnej swobody, że mając kamerę cyfrową, możemy sobie więcej pozwolić i się rozprężyć trochę, po prostu nie skupić się, czyli być w takiej formie lekkiego rozprężenia, a wydaje mi się, że pracując na negatywie, no ty pracowałeś teraz na negatywie, że jest jakiś taki rodzaj po prostu takiego ostrego spięcia, koncentracji, nie? I ta koncentracja bardzo pomaga jakby twórcy
że on się koncentruje na każdym ujęciu, po prostu na każdym ustawieniu, na każdym kącie, kącie kamery. Ja myślę, że moi studenci na przykład muszą robić, na mojej szkole filmowej muszą robić ćwiczenia dla mnie tylko na slajdach, żeby nie mieli możliwości poprawienia niczego, że po prostu po naświetleniu slajdu, slajd jest niesłychanie wymagający, jest bardzo kontrastowy, ma bardzo niską szerokość, przenosi bardzo mały kontrast, trzeba bardzo dobrze mierzyć, trzeba bardzo dobrze się zastanowić nad kolorem i nie da się nic kadrować post factum, po prostu dostaje się gotowy kadr. Ja zauważyłem, wiesz co, że to nawet szerzej się rozciąga, jakby to spięcie, o którym mówisz, że to nie dotyczy tylko twórcy, ale mi się na przykład zmieniała, miałem wrażenie, rzeczywistość przed kamerą, czyli jakby wszyscy się spinają, nie? Bo taśma już jest tak rzadką rzeczą teraz, że po prostu cała ekipa już się spina, łącznie z aktorami. Wszyscy chcą dać z siebie jak najwięcej, żeby po prostu nie zmarnować kolejnych metrów. Nie? Tak, dlatego ja uważam, że ważny film swój, kolejny jakiś ważny film, powinno się robić na taśmie, bo Tomasz, masz właśnie tą rację, że jak mówisz twórcom, ekipie, że będzie 35, to wszyscy mówią, Jezus Maria, naprawdę człowieku, no. Coś niesamowitego, wiesz, to po prostu jakby święto jakieś było, wiesz, wielkie wydarzenie życiowe, szczególnie teraz w Polsce, że już nikt nie robi na taśmie, w zasadzie, no ty zrobiłeś, ale to jest totalna rzadkość, to jest po prostu niespotykane w ogóle. No jeszcze Wojtek Staroń, nie? Robi chyba filmy na taśmie swoje. No przynajmniej nie zawsze, ale chyba... Nie zawsze, tak. Ale na 35 fabuła, to tak, ostatnia pełna fabuła na 35, cała na 35 to był mój film. Potem jeszcze Bajon, tak, Bajon zrobił ten film. Kamerdyner. Proszę? Kamerdyner. Kamerdyner zrobił częściowo na negatywie, bo nie na wszystko mieli pieniądze, żeby zrobić całość. Nie? Mi będzie ciężko się wam dzisiaj wciąć, cholera, bo się dwóch operatorów dobrało do kurczę. Macie. No, nie, ale ja nie chcę w tą stronę kierować rozmowy, nie, tylko. Ale bardzo dobrze, bo ten film taki jest, on skłania do takich właśnie refleksji, nie, na taką szlachetnością kina. Ja akurat też trochę w tą stronę pójdę, bo ty, no takie mam poczucie, że właśnie to, co powiedziałeś, trochę tym filmem oddałeś hołd kinu w ogóle i nawet, to jestem ciekaw bardzo, bo zaprosiłeś, nie wiem, czy to jest do jednego ujęcia, ale Bogdana Dziworskiego, tam w napisach jest napisane, że gdzieś, znaczy też no, współtworzył, czy zaprosiłeś go, no nie wiem, tylko do jakiejś sekwencji, strasznie mi to ciekawe. Tak, do jednej sceny go zaprosiłem, którą zrealizował ze studentami, to była scena w jaskini, jak tam Korczak w nocy z drabiną kombinuje jakieś przechwyty w nocy, taka jest kreacyjna scena w jaskini. Ale to jest ta, której jest wtedy światła i jest cała ekipa filmowa. Tak, jak tam zdycha taki balon helowy na światło, który tam z jego powietrze uszło, to Dziwor to wychwycił i zrobił. Cała scena taka duża. Cała scena, tak. I to był taki hołd złożony właśnie Dziworskiemu, który mnie uczył, który tak naprawdę mnie uruchomił, moje myślenie i to jest taki hołd złożony też Dziworskiemu jako mojemu mistrzowi, że jest tak wykonana scena jego ręką ta jedna. Ale wiesz, to się czuje nawet, że to jest coś, jeszcze, to jest jeszcze jakiś poziom w tym filmie, no bo raz, że przekraczasz granicę, no w pewnym momencie obnażasz siebie, no co robiłeś może wcześniej, ale wiesz, można by pomyśleć, o kurczę, straci na tym bohater, wiesz, gdzieś jakaś siła, nie? A to się okazuje, że w tym pojedynku trochę waszym i też nagle dostrzegłem bardzo dużo podobieństw, już nie mówię o fizycznych podobieństwach bardzo dużych do tego bohatera, ale miałem poczucie, że to takie twoje alter ego i wiesz, przekraczasz tą, wiesz, jakby tą ścianę i jest jedno przekroczenie, a tu nagle jeszcze taka scena taka dziwna, która obnaża jakby mechanizm realizacji filmu, nie? Na co znaczy, akurat Bogdan Dziworski takie rzeczy chyba często, znaczy nie chyba, tylko często stosował w swoich filmach, nie? Ja w ogóle też, jak teraz popatrzycie, no to ja specjalnie dawno nie robiłem filmu dokumentalnego i to też wynika z tego, że ja jestem już absolutnie, nie interesuje mnie takie kino obserwacyjne, znaczy mam takich sporo tematów, ale przestało mnie to interesować. Po prostu takie filmy kiedy robiłem dawniej, to były czysto obserwacyjne filmy, ja jednak robię powoli coraz większy transfer do fabuły i jeżeli chodzi o dokument, to też
jeżeli teraz coś będę robił, to pracuję też na takim bardzo kreacyjnym dokumentem, gdzie są też, jest technika stop motion, czyli poklatkowa, animacyjna, ale nie rysowana czy tam animacja przestrzenna, tylko po prostu to jest operowanie klatką filmową, ale też właśnie z Robertem Sową, który jest no, mistrzem animacji, że to jest, wkracza też przestrzeń jakby stop motion, nie? I też częściowo na 35, a częściowo to jest o góralach, to jest w ramach tego właśnie Goralen Folku, co robię teraz, fabułę zaczynam. I to jest taki projekt, który trochę w sposób taki niedosłowny mówi o takim poczuciu, że ktoś przyjechał do nich i powiedział im, że są lepsi. Zresztą to teraz jest zjawisko dość częste na świecie, że władza, panowie przyjeżdżają i mówią pewnym lokalnym społecznościom, które są atrakcyjne. Atrakcyjne pod każdym względem, tak jak górale. Są atrakcyjni i mówią im, jesteście kimś lepszym, szanujemy was za to, a tak naprawdę ich wykorzystują jakby do swoich potrzeb, biorą od nich kulturę, sztukę, ale górale też wiedzą, że oni są zawsze obcy, znaczy, że po prostu oni w głębi ducha gdzieś z tyłu czują swoją niezależność i czują swoją osobność, nie? I też trochę wykorzystują tych przyjezdnych, bo mają tą magię tej pięknej kobiety, która uwodzi, nie? I każdy, jak ich spotyka, to się w nich zakochuje. I właśnie chcę tą współczesność taką pokazać, te tańce i te w ogóle wesela i to wszystko, dość ryzykowne to będą zdjęcia, bo krótkie, ale chcę to robić na właśnie, żeby ich to niesamowicie zwolnić. Po prostu ten cały niesamowity jakby dynamikę, która jest w nich, ja chcę robić na Fantomie. Czyli cały film będzie tak robiony? Czy będzie na Fantomie sposób? Cały film, a natomiast normalny ruch będzie na 35, ale to będzie bardziej przyroda. Marcin, bo ty mówisz o tym, że odchodzisz od obserwacyjnego kina. Nie? Ja nie pamiętam twojego filmu typowo obserwacyjnego. Znaczy zawsze tam kreacja, bo w każdym... Zawsze filmie... była kreacja, tylko że teraz jakby to trochę tak bardziej mi zaczyna interesować jakaś taka szersza perspektywa formalna, znaczy właśnie takie zagłębianie bardziej w kierunku właśnie deklaracji nieśmiertelności niż na przykład taki żywy, mocny bohater, jak na przykład, nie wiem, Jacek Kłyś w filmie Do bólu, po prostu dramat człowieka z matką żyjącego w jednym mieszkaniu, no, że to jakoś mnie przestaje interesować, bo od tego wolę fabułę. Bo też jest, wynika to po prostu z takiej strony etycznej, że ja jestem trochę zmęczony no jednak eksplorowaniem prawdziwych ludzi, dlatego że to podobnie jak Kieślowski myślał, nie? Że on nagle się wycofał, bo widział już się, nie czuł się do końca już w porządku, że musi tych ludzi podkręcić, sprowokować, rozkochać w sobie, zaprzyjaźnić się z nimi, a robić to tylko po to, żeby zrobić o nich film. A potem się często oni od ciebie uzależniają, dzwonią do ciebie, może byśmy jeszcze zrobili dalej coś, bo przeżyli niesamowitą sprawę, nie? A ty ich po prostu odcinasz, no bo nawet odcinasz ich dla ich dobra od siebie. Już nie jesteś przyjacielem, kolegą, wiesz. Już nie dzwonisz do nich, nie spotykasz się za często. Bo ja muszę taką operację przeprowadzić na taką wiwisekcyjną, żeby się do nich dobrać. No to oni muszą mnie pokochać. Nie? No dobra, Maciej, ale to tu zapytam cię o to, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo ja pamiętam ten film Do bólu. Razem mieliśmy przyjemność, pamiętasz, w Krakowie pokazywać filmy z tego cyklu, dekalog po dekalogu. I to był wstrząsający film, kurczę. I tak myślisz, że nie dałeś czegoś bohaterowi tak swoją drogą? Wiesz, czy to coś nie zmieniło jego... Znaczy, bo mówisz, że zostawiasz go. No tak, tak się dzieje. No, bo tak nie, jest... nie, Jacka akurat Kłysia nie zostawiłem, tylko że ja się tak boję trochę na przyszłość, nie? Że w ogóle to trzeba tak pracować w ten sposób. No, ale czy ten film... Ja akurat robiłem tak, że wszystkich bohaterów, których wybrałem, łącznie z matką, dlatego no, tutaj o matce mieliśmy nie mówić, ale tylko to powiem, że zanim ten film został wyemitowany, to minął rok. A dlatego minął rok, że tyle trwały rozmowy z moją matką o tym filmie, dlaczego go warto pokazać, nie? I potem już zawsze przyjmowałem taką taktykę, że wybierałem bardzo świadomych bohaterów, żeby byli całkowicie świadomi tego, w czym biorą udział, nie? Że nie oszukiwałem tych ludzi, że robiłem coś tam, gadałem, a potem oni widzieli efekt i byli przerażeni, nie? Tym efektem, bo nie zdawali sobie sprawy z tego, jak to będzie po montażu, nie?
Ale wiesz, no deklaracja nieśmiertelności też o tym jest, bo to jest film też o tym, że ty się jakby mierzysz z bohaterem. W ogóle to jest według mnie taki dialog, bo w ogóle super jest to, co mówisz, żeby nie włazić ludziom. Ja też bardzo nie lubię w buty włazić, wiesz, w życie ludziom. Nie? Też mnie to bardzo zawsze męczy. Denerwuje mnie na przykład, jak udaje się, że kamery nie ma, chociaż ona jest. Znaczy, nie, że denerwuje, bo wiem, jak te filmy się robi, ale no, jest to coś dla mnie nie do końca spoko. I dlatego ten film jest też dla mnie taki fajny, wiesz, bo ty tutaj masz na równych prawach stawiasz tego bohatera, pierwszy, nie? On zadaje ci równie trudne pytania jak ty mu, nie? Też o tym jest ten film. O tej właśnie równorzędności między twórcą a bohaterem filmu, nie? I to jest świetne, nie? Bo to też jest to jest też takie, nie, według mnie, ugryzienie formalności filmu dokumentalnego od strony merytorycznej, nie? Czyli nie od strony formy, tylko od strony właśnie spotkania z bohaterem, nie? No, ja to w tym filmie widzę, nie? Dlatego ten film też tak bardzo lubię, że on jest takim też rozgrywką ze sobą, nie? No tak, bo to jest taka sława, że jeżeli ja miałbym robić taki następny film, wiesz, z człowiekiem takim bardziej właśnie w emocjach, bebechach, no to ja muszę mieć w relacji z tym bohaterem, że to może być, może nie nudne, ale to jest taki styl, że ja chyba nie jestem w stanie zrobić takiego filmu obiektywnego, że stoję cicho za kamerą po prostu i filmuję tych ludzi, tylko ja muszę mieć z nimi kontakt, muszę czuć jakby ich problem, muszę się identyfikować z tym. To może być, to najczęściej to są tacy ludzie, którzy gdzieś tam mają coś ze mną wspólnego. Na przykład teraz mam taką dziewczynę, poznałem, która jest po Akademii Sztuk Pięknych i cierpi na taką chorobę psychiczną dwubiegunową, nie? To jest masakra, bo to jest takie coś, że jesteś albo tacy jak my, czyli kompletnie wszystko jest w porządku z tobą, a czasami wpadasz albo w stany totalnej euforii. Totalnej euforii, czyli super szczęścia, takiego, jakby na jakichś dragach najlepszych. I masz jazdę, po prostu nic się nie boisz, po prostu. Nie boisz się zjechać na rowerze, po prostu praktycznie po schodach z jakichś pionowych schodów, w ogóle się nie boisz. Niczego się nie boisz, wiesz, po prostu. I cały czas masz euforię szczęścia. A opadasz na w ekstremalną depresję. Na granicy samobójstwa, wiesz, po prostu. Ale co, i myślisz o jaką... Ona jest artystką, była 14 razy hospitalizowana w szpitalu, wiesz. I ona z tego szpitala zrobiła swoje życie artystyczne, po prostu. Ona teraz ma jakby wręcz haj na ten szpital, że czeka, kiedy... Ona nie chce, ale czeka, żeby znów był, bo tam przeżywa swoją sztukę, tam dokumentuje tych ludzi, tam z nimi rozmawia, tam ich rejestruje, rysuje. Tam jest jej świat jakby, tak? A jak jest na wolności, czyli jest poza schizofrenią, czyli poza tą chorobą psychiczną, to wtedy pracuje jako opiekunka starszych ludzi na granicy śmierci. Czyli mając możliwość wolności, dalej pracuje ze śmiercią i z jakimś szaleństwem po prostu cały czas, nie? Bo to jest jej paliwo, tak samo jak dla mnie paliwem. Ja się boję śmierci, jestem hipochondrykiem. Często robiłem takie tematy śmierci, dlatego że lęk przed najgorszym był też moim paliwem. I bałem się czasami psychoterapii, że jak psychoterapia mnie uleczy, to będę nieszczęśliwy, ponieważ nie będę miał pomysłów. Że tylko cierpienie, lęk, nerwica potrafi mi... To jest moje paliwo po prostu. Ale... A cały czas? Jak nawet tak jesteś świadomy tego? No teraz może mniej, bo rzeczywiście trochę z tym kończę, bo to był okres, jakiś pewien inny okres, nie? Że teraz potrzebuję właśnie więcej się uspokoić. Czeka mnie po prostu duży, fabularny film, ciężki, trudny. Odpowiedzialność jest ogromna, bo jest duży budżet po prostu. I się bardziej teraz ustawiłem dojrzałego mężczyznę, takiego człowieka, który już nie ma w sobie takiego dziecka, bo ten lęk to jest lęk dziecka, to jest to, co zostało po matce, że we mnie był taki chłopczyk mały, który bał się ciemności, ja się cały czas musiałem nim opiekować, wiesz. Na tym polegała ta nerwica, że ja się po prostu opiekowałem de facto, musiałem się na tyle rozwalić, na tyle być w takim złym stanie i potrzebowałem, potem wołałem o pomoc ludzi, lekarzy, psychoterapeutów, żeby oni mi pomogli, ale z drugiej strony ten stan też powodował, że wchodziłem do świata, którego się najbardziej boję, czyli najczęściej choroby śmierci. Ale również z kamerą, przez swoich bohaterów.
prawda? Chyba właściwie większość. No tak, tak. A teraz po prostu chce się tak, no to bardzo demolowało moją rodzinę. Moja żona była na granicy wytrzymałości, to trochę jak życie z alkoholikiem czy z narkomanem, bo ja byłem uzależniony, no uzależniony od nerwicy. I w zasadzie no też muszę ratować rodzinę i muszę stać się dojrzałym mężczyzną i tą opiekę muszę przenieść ze mnie na moją żonę i na moje dzieci. A poza tym ten etap, który mnie teraz czeka, czyli praca jak w takim trudnej fabule, potrzebna jest właśnie koncentracja i potrzebna jest likwidacja jakby tego lęku hipodrycznego, tego opieki nad sobą po prostu, tylko trzeba być, teraz się spać fighterem po prostu, wojownikiem. Dlatego teraz nie jestem na terapii, właśnie pracujemy nad moją nowym wcieleniem wojownika i sportowca. Czyli co, zaczynasz nowy film i zmieniasz życie, tak? Tak. To jest dobry powód na, że wielomiesięczne przygotowania teraz i potem zdjęcia 50 dni prawie, to musi być po prostu, muszę być innym człowiekiem do tego, wiesz. I to mi też pomoże, wydaje mi się, że ta zmiana pomoże mi też z moją rodziną, nie? Bo jednak ten styl życia takiego lękowca, trochę wariata, psychola, demolował jakby rodzinę moją, nie? No wiesz, ja życzę ci jakby wszystkiego najlepszego, natomiast filmy są też, wiesz, no, głównie autoportretami naszymi, nie? I ja lubię ten twój rys w filmach, nie? Ta dziewczyna, jak ty mówisz, to teraz się trochę wycofuję z tego, ty mówisz, ja mówiłem, że nie zrobię takiego filmu, takiego emocjonalnego, że nie jest taki wykombinowany formalnie jak deklaracja, ale właśnie może zrobię, wcale może się z tego właśnie wycofam, wiesz, bo na przykład jak na tą dziewczynę patrzę, ona do mnie mówi, to nagle jakby widziałbym tak jak Kłysia robiłem w tym filmie Do bólu, bo widziałem trochę człowieka, którym byłbym, gdybym został z matką, nie? A z kolei ta moja bohaterka jest tym lękiem przed tym, czego bym nie chciał osiągnąć w swojej nerwicy i swojej psychice. Nie chciałbym być w jej stanie, a z drugiej strony ten świat mnie fascynuje jej, nie? Że ona potrafi w tym być, potrafi z tego nieszczęścia, którym jest, zrobić sztukę. Że potrafi to wykorzystać dla siebie, wiesz, że to jest taka sytuacja, że ja mam jakiś ogromny szacunek. Co ty tu, Antek, chcesz? No? Nie mówiłem ci, że... No dobra, no kartki... Kartka dla syna jest najważniejsza. Chodzi o to, że na przykład nagle widzę, co ona, że widzę, ja lubię to, że ja, no, wiadomo, jest to taka szkolna definicja, że to się mówi w szkołach zawsze studentom, czy tam na jakichś warsztatach, że trzeba szanować swojego bohatera i twój bohater cię musi jarać. Musisz się, wiesz, no coś musi być w nim, co się do niego przyciąga i musisz go lubić, no. Musisz być jakby z nim, bo inaczej taki film to jest ciężki trochę do zrobienia, jak kompletnie tego gościa nie czujesz, nie? I tu jest właśnie taka sytuacja, że ja, ona we mnie wzbudza niesłychany szacunek. Ale mówisz... Za to, w czym ona kurwa tkwi, rozumiesz? Po prostu, co ona przeżyła i jak potrafiła to przekuć jakby w swoje życie artystyczne, wiesz? No ale przyznasz chyba, Marcin, że właśnie to trochę bohater, czy trochę świat narzuca ci trochę, w jaki sposób ten film będziesz robić, nie? Bo nie możesz chyba zadeklarować teraz, że będziesz teraz robił filmy na przykład właśnie formalne, bo być może z tą bohaterką, tak jak mówisz, wrócisz trochę do takiego kina. Nie, nie da się, z nią się nie da zrobić takiego filmu. Wiesz, akurat trochę ten film da się zrobić, bo ona stworzyła fenomenalne, ona podczas pobytu, no myśmy robili jakiś filmie przyszłości, co nie wiadomo co powstanie, ale to może ciekawe, bo rozmawiamy chyba głównie o dokumencie, nie? Że nagle też to jest tam w tym, bo po prostu ona robi świetne grafiki. Transowe, jakieś takiego Witkacy XXI wieku, że ona to jest taki ekspresjonizm niebywały i to ma taką wartość niesamowitą, że ona maluje siebie i pacjentów, z którymi żyła na tych oddziałach psychiatrycznych. Że jakby widzimy ten świat psychiatryczny tych rozmów, które ona, bo ona te notatki, rozmowy wszystkie ma zapisane, wiesz, z tymi ludźmi, ale z tymi babciami tam, typu Alzheimer, Parkinson i tak dalej. Specjalnie się głównie w Alzheimerze, bo to jest złowroga. To jest bardzo złowroga choroba, nie? To jest taka, że są przerażające jest opiekowani z takimi ludźmi, bo ta osoba mówi o tobie na przykład, że cię zna, nie? Że jesteś jej córką, wnuczką.
Albo cię nie poznaje. Albo w ogóle mówi nagle o czymś, co było 20 lat, wiesz, to po prostu, no to są, to jest ciężka praca, wiesz, taka psychiczna dla takiej osoby, która się opiekuje taką osobą, nie? I wiesz, i tutaj jest tak, że akurat te prace jej są na tyle wizualne, że pod jej kierunkiem ona może napisać scenariusze do animacji tych obrazów, rozumiesz? Także ja mogę użyć tutaj w tym filmie, zanimować jakby jej świat przez te obrazy, które, że ona jest autorą tej animacji, nie ja, nie ja. Tak trochę jak Korczak był trochę twórcą, to ona też, że po prostu da mi taką możliwość, że ona śpiewa, pisze muzykę i tworzy te obrazy i możemy to wykorzystać jakby jej świat jakby do tego, żeby to też tam w to było, nie? Ten temat jest fascynujący, nie? Także to też się może uda zrobić to formalnie, nie? Że też się może właśnie uda, że to będzie wizualne, nie? Że... Mówmy się, ty zawsze masz taki język, Marcin, że zawsze wkładasz jakąś formę do swojego filmu. Nie, 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 nie kojarzę filmu, który byłby takim, wiesz, po prostu rejestracją życia, nie? No nie ma takiego. Nawet, słuchaj, no, nawet ten no pierwszy, tak, o którym no, nie mieliśmy mówić, tam też są jakieś już pierwsze twoje formalne próby. Zresztą wam dziękuję za tą rozmowę, bo ona też jest taka trochę, ja nie mówię, że teraz wszędzie widzę psychoterapię, ale ona jest trochę psychoterapeutyczna, bo ja rzeczywiście po tej rozmowie, no wyście mi uświadomili, to jest najważniejsze, żeby właśnie słuchać ludzi, nie? Że nie podawać takich ostrych, krańcowych decyzji, nie? Że macie rację, że jeżeli to czuję jako emocje, to należy to zrobić, bo i tak zrobię to po swojemu wizualnie, że to będzie jednak obraz mój. To nie będzie trzęsąca się kamera, czy jakieś przypadkowe kadry, nie? No ja mam wrażenie, że wiesz, no nie wiem, ani ja, ani Marcin, ale chyba również ty, nigdy nie weszliśmy do, wiesz, do tej samej rzeki tak samo, wiesz, nie? Każdy, no nie, no wiadomo. Każdy świat, każdy bohater narzuca ci jakąś formę, oczywiście ty przez siebie to filtrujesz, no i to widać w twoim filmie. Oczywiście ten deklaracja, to jest, chciałem cię też o to zapytać, tak technicznie, wiesz, bo myślę, że to jest no, ciekawe dla kogoś, kto się też kinem interesuje. Masz nieskrępowalną wolność przy tym filmie, nie? No masz bohatera, który ci no, od początku, to są lata jakiejś przyjaźni wcześniejszej, ale ufa. Robisz film formalny, w którym możesz dać, tak jak mówisz, scenę, gdzie jest cała ekipa, wchodzenie w góry, rozmowę, helikopter, właściwie nieskrępowalna wolność. A ten film jest szalenie konsekwentny, po prostu wchodzi się w niego jak w taki tunel, wiesz, a taki tunel w głąb człowieka. To jest niezwykłe, że żadna ta scena, nawet tego balonu, który, wiesz, towarzyszy przygotowaniom do sceny, nie jest sceną, która mnie wybija, wiesz. Ona mi pozwala na chwilę, nie wiem, takiego jakby, nie wiem, wypuścić trochę powietrza, żeby wejść znowu w ten film. To jest niezwykłe. I teraz tak się zastanawiam, powiedz, jak to się buduje, no bo na pewno jakąś tam wizję z daleka w głowie masz, ale przy tym filmie konkretnym, jak to było, żeby tą wolność niekrępowaną, która często właśnie nie jest, znaczy jest zdradliwa, no kurczę, udaje ci ją opanować, wiesz, i ukierunkować, po to, żeby pogłębić tego bohatera, ten świat. No tu jest jakby taki konkretny dowód, co też zawsze to działa i też to zawsze mówię moim studentom, że należy robić o ludziach, do których się po prostu jakoś tam pozna, nie? Że akurat w przypadku Korczaka to my się znaliśmy latami, bo on był moim mistrzem, był najlepszym polskim spinaczem w pewnym momencie sportowym. Był Polakiem, który najwyższe miejsce zdobył w historii Pucharu Świata, gdzie wiadomo, że my nie jesteśmy krajem ludzi gór, może najbardziej jesteśmy znani z himalaizmu, polscy spinacze. To jest taki trademark światowy, ale jeśli chodzi o wspominanie sportowe, no jesteśmy daleko za czołówką. Mistrzostwa świata i tak dalej, to Puchar Świata, to tam dominują Rosjanie, Francuzi, kraje alpejskie po prostu. Tam jest, to jest sport narodowy, oni tam po prostu pakują. I to jest facet, który nawiązał, jako jedyny Polak, nawiązał walkę z elitą światową. Z Patrykiem, na przykład z Patrykiem Etlangerem, który, no, jego znacie pewnie z filmu Krzyk kamienia, Wernera Herzoga. No to są topowcy światowi to byli, nie? I on między innymi startował właśnie w tym Pucharze Świata. I Korczak zajął tam jako jedyny Polak do tej pory czwarte miejsce, nie? Co, zresztą on tam mówi o tym, że chwyciłem jak Pana Boga, że chwyciłem, ale nie utrzymałem tego chwytu, nie? Bo to był chwyt na,
możliwe, że na drugie miejsce nawet, nie? Że po prostu, że miał prawie, trzymał Pana Boga prawie za nogi, nie? Ale nie utrzymał. To ja tak jeszcze nawiążę, bo to strasznie Maciej fajny wątek zaczął, nie? Że ten film był wymyślony bardzo precyzyjnie wcześniej, czy na montażu powstawał, jak? Wiesz co, ja robiłem tak, że ja miałem dużą współpracę, jakby tak, no właśnie on o tym mówi zresztą, dużą współpracę z Piotrkiem, ale ja robiłem tak, że znając go, znając jego właśnie fascynację witkacym, czystą formą i jego takie pewne idee spinaczkowe, jakby taka etyka jego własna, czy jego własna szkoła po prostu, dlaczego się spina, że on, bo on po prostu uważał, to było bardzo ważne dla mnie w kreacji tych scen, dlatego jest scena u ślusarza i tak dalej, że on, zresztą tam mówi o tym filmie, że on poruszał bardzo kontrowersyjną stylistykę, styl spinania, czyli on uznawał używanie sztucznych elementów w skale, czyli wiercenie otworów, wkręcanie chwytów, czyli on chciał być architektem jakby, nie przyroda, tylko on był trochę architektem trudności, jak projektant genetyczny, czy no projektant, proszę? To jest też trochę o tobie, no tak jak ty robisz filmy dokumentalne, nie? To też jest analogia. On chciał być artystą, twórcą, projektantem trudności, że to nie jest tak, że on robi, że on wkłada tam chwyt, bo tego się nie da zrobić. On wkłada często chwyt, żeby była taka trudność, jaką on chce, żeby była na przykład trudność granic możliwości ludzkich, nie? Po prostu taki chwyt. Że on projektuje te trudności jakby jak artysta. Tworzy dzieło sztuki, nie? I to było dużym punktem wyjścia dla mnie, dla wymyślenia wizualnych tych scen, czyli to, że on robi te chwyty w jakimś forcie, jest u ślusarza i to piłuje, potem układa na podłodze jakieś sekwencje po prostu tych chwytów, potem rzeźbi w tej jaskini coś. No i drugim elementem, który oczywiście o mnie, ale też o mnie jest lęk przed starością, lęk przed bocznicą życia, nie? Przed tym, że w pewnym momencie jesteś zepnięty na bocznicę i demoluje cię na przykład to, co zrobiłeś, a już tego nie możesz zrobić, nie? Że to cię po prostu, czasami jest to gorsze od śmierci nawet, jest takie życie z takim przeświadczeniem, że już nigdy nie zrobisz tego, co zrobiłeś ileś tam lat temu i żyjesz tym, nie? Że tak jak on pamięta każdy chwyt, tam mówi, pamiętam każdy chwyt z tej deklaracji nieśmiertelności, bo to jest ta właśnie droga tej jaskini i potem tą drogę robi bez problemu, no nie bez problemu, ale robi to dziewczyna, a on już nie może jej przejść tej swojej drogi, wiesz. Robi ją dziewczyna, nie? Znaczy ja nic nie mam tutaj, ja nie jestem jakimś tam tutaj takim nietolerancyjnym człowiekiem, że to mężczyzna musi być silniejszy od kobiety, ale no często dla wielu mężczyzn, na przykład jeżeli kobieta, no bo kobieta często w sportach uznawana jest, że fizycznie, zresztą to wynika z wyników normalnie sportowych, bo to widać na tabelach olimpijskich, że mimo wszystko jednak kobiety mają mniejszą wydolność i siłę niż mężczyźni, nie? Że mężczyźni są silniejsi w sporcie i dlatego jest kategoria, no nie startują razem, tylko startują oddzielnie, bo jakby startowały razem, to by po prostu przegrywały z tymi najsilniejszymi facetami. I dla niego to jest jakieś upokarzające, że po prostu młoda dziewczyna, mistrzyni co prawda, Polski, no robi tą drogę, która jakaś była najtrudniejsza, nikt ją nie mógł zrobić, to była jego najtrudniejsza droga życia. W tej chwili młoda dziewczyna przechodzi tą drogę, a on już nie jest w stanie jej zrobić, chociaż pamięta każdy przechwyt. A kiedy przyszedł ci pomysł do głowy i skąd, wiesz, realizacja tych scen w tym takim, wiesz, no martwym już pustym pałacu? Wiesz co, no bo ja też szukałem ekwiwalentów jakby tego pewnego rozpadu gnicia, nie? Bo ten rozpad jest, to jest rozpad ciała, że Korczak jest świetny był do tego przykładem, bo to ciało było dalej ciekawe, ale czuć już było na nim jakby ząb czasu, nie? Czuć było już po prostu uciekający czas, nie? I takie puste, trochę upuszczone przestrzenie były też dobrym ekwiwalentem, scenerią jakby do tego, o czym też opowiadamy, nie? Ale to w trakcie wyszło, czy to miałeś już wcześniej taki pomysł? Wiesz co, ja robiłem tak, że nie miałem wymyślonych jeszcze dokładnie obiektów,
Wiedziałem, że głównie akcja będzie działała się na taksówku, to jest tam co są te skały takie, wiesz, w Krakowie. No i główna akcja to będzie robienie tej drogi, bo to była właśnie droga jego, ta nie, Legacja Nieśmiertelności, to jest ta droga na Mnichu, ta w skałach jest inaczej się nazywa, ale ona dlatego była pokazana, bo to była najtrudniejsza jego droga skalna, nie, którą już nie może zrobić. Natomiast to Deklaracja Nieśmiertelności robi, oczywiście we fragmentach, bo myślę, że całego by tego nie zrobił, pod film. Także to wiedzieliśmy, że Mnich będzie jakby głównym elementem. Wiedziałem, że Andrzej Marcisz, który jest jego przyjacielem, takim z przyjacielem, ale też wiecznym wrogiem, nie? Bo on zresztą mówił o Andrzeju, że gdyby nie Andrzej, to on by nie osiągnął tych wyników. To też jest ciekawe, bo Andrzej był jego rywalem, po prostu był łeb w łeb z nim szedł i on go nakręcał jakby. Miał przeciwnika, który go nakręcał do pakowania, wiesz. I de facto on polubił tego Andrzeja po karierze, bo oni się wcześniej nie lubili bardzo, bo byli konkurentami. I oni się polubili, bo Andrzej też się zestarzał i on zresztą ma uwagę powiedzieć, że Andrzej był takim właśnie człowiekiem, który mnie nakręcał, że ja mogę osiągnąć to, co osiągnąłem przez Andrzeja. Czy to było wzajemne, myślisz? Znaczy, tego w filmie nie ma, ale to, co wiesz, czy Andrzej tak samo? Nie, on jest, w filmie jest tylko to, że on mówił o Andrzeju, nie? Że to Andrzej był dla mnie zawsze takim... Tak, ale... Natomiast nie ma wypowiedzi o Andrzeju. No o Andrzeju ja mam taki w szufladzie projekt, który miałem robić, ale jakoś tak PiS mi nie dał pieniędzy, bo trafiłem na dość ciężką komisję, gdzie był Marcel i Jacek Bławuta. Ten film był bardzo kontrowersyjny, bo po prostu Andrzej chciał w ramach... Bardzo Andrzej po prostu dostał pewnej ściany emocji takich, jako 50-paroletni człowiek musiał zrobić coś na granicy życia i śmierci, żeby wrócić do żywych. Tak jest często w sporcie, nie? Że musi się otrzeć o śmierć, żeby się na nowo narodzić, wiesz. No wiesz, żeby się na nowo tak, narodzić. To jest tak, że ty opowiadasz o tym Korczaku i tak naprawdę jakbym słuchał o tobie, nie? To jest o tobie opowieść, nie? Czyli to jest, kurczę, jakieś kino totalne, nie? Zdajesz sobie sprawę, nie? Tak, i ten właśnie Andrzej postanowił, że zrobi solo super trudną, wielką drogę w Tatrach. Ale naprawdę, że każdy przechwyt jest życiem albo śmiercią, czyli po prostu loterii. To jest bez liny. To jest 500 metrów bez liny. Nie? Oczywiście to jest taki trochę temat, jak był ten Oscar. To nie jest taki, to jest zupełnie o czymś innym, tylko że trudność jakby psychiczna jest taka, jak był ten film, ten co Oscara dostał ostatnio. Właśnie o takim solowym spinaniu w dokumencie, nie? Ale to w ogóle tam jest zupełnie inny bohater. Tu jest już w średnim wieku facet, który w ogóle już nie powinien tego robić. I robi to. Chce to zrobić, ponieważ jest już w takiej dupie, jakby tak się źle czuje z sobą, wiesz, w sensie tej przeszłości, którą miał kiedyś sportową, tego wszystkiego, że on chce zeprzeć się, żeby wrócić, nie? I tylko że proponuje pewien nieetyczny manewr. Ja w tym manewrze miałem wziąć udział jako jedyny jego, tak naprawdę, jako świadek, przyjaciel. Bo on decyduje się na to, że o tym nie może wiedzieć jego żona. No to rozumiem opory Marcela Urińskiego. Tak, i to jest to dlatego tytuł tego filmu, chociaż droga się nazywa inaczej, ale tytuł tego filmu to jest inna droga śmiaczkowa ich, ale pasujący jest Misterium Nieprawości. Wiesz. No wiesz, to jest znowu kolejny przykład, znaczy na rozmowę, znaczy czy temat do rozmowy, wiesz, no. Dokąd my możemy, wiesz, mieć tą odpowiedzialność brać na siebie, nie? Tak, bo to jest, myślę, że może nawet oni mieli rację, że ile miałbyś nie dopuścili do tego filmu, bo rzeczywiście śmierć bohatera w ścianie no byłaby super mocne, ale byłoby może właśnie kasujące dla mnie, ale z drugiej strony on mnie potrzebował. No tak, ale... A ja go rozumiałem. To było takie, że on nie potrzebował, a ja go rozumiałem. Że on potrzebował mojej kamery, żeby to zrobić. No,
trochę tak, tylko trochę tak jak świadka zbrodni trochę, nie? No bo tajemnicy tak. swoimi najbliższymi, a ty byłbyś tą osobą, która no wiesz, z jakiegoś powodu, właściwie tylko dlatego, że no, jesteś przyjacielem, ale masz kamerę. Może... No dlatego też, no, dlatego też jakby no, nie byłem jakoś specjalnie, byłem może zły po komisji, ale potem mi przeszło i w zasadzie nie mam do nich żalu, że ten film nie powstał. Wiesz Marcin, nie wiem, czy trzeba zawsze robić wszystkie filmy, nie? Bo ten twój bohater, akurat ten szalony, czyli Piotr, tak? On to samo mówi. On mówi tobie, że on nie pozwoli sobie odejść tak, wiesz, czekając na śmierć, nie? To on będzie się, on po prostu zrobi taki krok, który po prostu przyspieszy mu tą sprawę. Mam poczucie, że on właśnie zrobi to, co chciałby zrobić. Tak, bo to kłamstwo miało być takie, że my oczywiście nie zakładaliśmy śmierci, tylko zakładaliśmy życie, ale zakładaliśmy nowe narodzenie, że on przeżywa, jedzie do żony i mówi, zrobiłem to, kurwa, jestem innym teraz człowiekiem. Rozumiesz, że mam to za sobą, po prostu mam ten etap, no zostało tak. Jakby zamknięte, wiesz. No. Teraz sobie tylko myślę jeszcze takie rzeczy, ile można jako filmowiec mieć szczęście? Bo wiesz, już raz miałeś, nie? Przypominam sobie i to też, wiesz, było bardzo, wiesz, głośno o tym, że robisz film już o śmierci, nie? Andrzeja Nowaka. Film, który bardzo lubię i chyba tylko dlatego go lubię, bo bardzo go lubię. Ale wiesz, że ten bohater, no, po prostu nie umarł, nie? Wręcz miał się bardzo dobrze i to ja ten film nadal... Tak, że myśmy z drogi śmierci, myśmy po prostu zrobili z tego film taki nawet, powiedzmy, parafabularny nawet film kreacyjny, nie? Że to było gdzieś pomiędzy dokumentem a fabułą. Piękny film, wiesz, nie? Tylko właśnie tu miałeś, no umówmy się, no szczęście chyba jako reżyser, że właśnie ta wabank, przy której miałeś towarzyszyć, nie? Uda się, nie uda się, nie? No tu się udało. Dlatego przez to, że ja zrobiłem sporo materiałów, wiesz, bo ja potem film miał robić HBO. I zrobiłem sporo materiałów, tylko że jak PiS się nie dał nam pieniędzy, to ja się tak trochę, że będę miał mały budżet i tak trochę w ogóle im przeszła ochota. I ten materiał jest. Sporo fajnego materiału z tamtego czasu właśnie. Kiedy my konspirujemy, kiedy my poza żonami, rodzinami dogadujemy się. Czyli uprawiamy to misterium nieprawości, wiesz. Jest to deal. Ale deal na śmierć i życie, wiesz. To nie jest deal jakiś tam, wiesz, kurwa, o byle co. To jest po prostu, to jest o film, to jest sytuacja na krawędzi, wiesz. I możliwe, że ja wrócę do tego, ten materiał trzeba będzie oczywiście wykupić, nie? Bo nie, to nie jest mój materiał, ale może się uda wrócić do tego, że on właśnie nie zrobi tej drogi i będzie z tym mu dobrze. No to byłoby większe. Że się po prostu wycofa z tego, wiesz. Byś miał drugi raz szczęście jako reżyser. Znaczy, wiesz, no, drugi raz w podobnym temacie. Bo mam pewien pomysł, no nie chcę wam teraz zdradzać, bo nie wiadomo, też nie będę tutaj publicznie, ale mam pewien pomysł, jak to wybrnąć z tego na końcu, że nie robi, a jest zajebiście mocny, a nawet mocniejszy, jakby zrobił, wiesz. Ciekawe. No. To może jednak, co? W dwóch słowach. Nie, no bo to będę wobec... sprzedawał... No, co, słuchaj, no to... Nie, że to tajemnica jasne. Musi być. No. Macie, a powiedz, tak się cofniemy jeszcze kawałek. A skąd się w ogóle dokumenty wzięły u ciebie? Ty masz, wiesz, taki wielki pęd do tej kreacji, do fabuły, a przez ile lat? 20 robisz dokumentalne filmy? Wiesz co, nie wiem, czy mam pęd. Słuchaj, ja jestem takim człowiekiem, który szuka wielu horyzontów. To często mnie nawet rozmawiałem kiedyś z Pawłem, bo miałem taką trochę z nim taki pojedynek, że on trochę jak właśnie Cuaron jest takim totalnym reżyserem, tak? Że to on konstruuje obraz, to on co do milimetra kadruje, że to jest jego, wiesz. No, on potrzebuje oczywiście ludzi, ekipę, żeby mu pomogli, ale to jest całkowicie jego, dlatego sobie w Zimnej Wojnie napisał na końcu filmu obraz Paweł Pawlikowski, obrazy Paweł Pawlikowski. I to jeszcze, wiesz, no, nie wiem, czy to dobrze, bo zrobił to jakby poza Łukaszem Żalem, po prostu Łukasz zobaczył w Cannes taki napis. Ale że to jest gość totalny, nie? Który po prostu co do milimetra i idę i Zimną Wojnę kadrował. Tam nie mogło być tylko tak, jak on chce, co do milimetra. Nie? No to ty jesteś taki totalny, nie? Przecież to nawet nie można, tak szczerze mówiąc, porozmawiać o niczym innym niż o filmie, nie?
No przynajmniej jak tak, się... Tak, tak. I teraz właśnie dlaczego o tym mówię, że i dobrze, i źle, ale tam, co mi się podoba bardzo w Pawle Palikowskim, bardzo mi się podoba, to znaczy, że on szuka horyzontów na różnych poziomach właśnie. Obrazu, że to nie jest człowiek, który się skupia tylko na reżyserii, nie? Tylko on też szuka realizacji zdjęć, on też sam trochę zdjęcia teraz robi, widziałem jego zdjęcia fajne, wiesz, robi sobie. On w ogóle jest fotograficzny bardzo, nie? Czyli to jest taki człowiek, który nie zamyka się tylko jakby w swoim świecie, powiedzmy, reżyserskim, tylko szuka też nowych horyzontów i ja też szukam nowych horyzontów, nie? Że chętnie bym zrobił, no na przykład chętnie bym, lubię muzykę, na razie nie mam czasu na to, ale chętnie bym się zmierzył kiedyś na poziomie takim nawet amatorskim, ale ciągnęło mnie trochę do DJ-ki, nie? Po prostu skonstruować taki nowy show, wiesz, slajdy plus dźwięk, nie? Że zrobić taką imprezę muzyczną, że jest to rodzaj oczywiście dyskoteki jakiejś, wiesz, że ludzie tam mogą potańczyć, ale jest to DJ, który miksuje muzykę ze slajdami. Zresztą mam takie karuzelowe, tak zwany słynny, mityczny model Kodak Karuzel. To jest taki słynny, personalny rzutnik, gdzie ma obiekty 300 mm, że można na hali fabrycznej robić pokaz slajdów. I jest obrotowe, tak zwany słynny 80 slajdów jest w każdym magazynku. Tylko. I one krążą w kółko. I teraz mając na przykład 5 czy 6 takich projektorów, mają synchronizację tych projektorów, bo one są realizowane można komputerem, znaczy to można to tak zrobić, przerobić, że one są synchronizowane, mogą robić jakby mixing na żywo 8 źródeł obrazu, z 8 źródeł miksować przemiennie, wiesz, te zdjęcia, że one tworzą się po prostu cykle zdjęć idące z różnych projektorów, wiesz. A na jednym ekranie, tak? Na jednym ekranie, tak. Na jednym ekranie. I do tego jeszcze jakby się udało połączyć sound, słuchaj, i zrobić to na live'ie, wiesz, to byłoby coś, nie? No ale wróć do twojego dokumentu, nie do dokumentu mamy, ale skąd w ogóle rzeczywiście takie, wiesz, pasja do kina i do dokumentu, to też mnie ciekawi bardzo, no bo to, że masz cały czas w głowie obrazy, to już widać, nie? Cały czas o tym mówisz, ale pamiętasz te pierwsze swoje takie błyski? Tak, pamiętam. To było tak, że w ogóle początek jakby kariery takiej mojej filmowej to zacząłem od tego, że zawsze tam jakieś fotografie lubiłem. Nie? Nie robiłem może dobrych zdjęć jakichś artystycznych, ale lubiłem aparat, robiłem slajdy, wiesz, jakieś, miałem Zenita, robiłem tam jakieś czarno-białe zdjęcia. W liceum nawet byłem szefem kółka fotograficznego. W ogóle dzięki temu, że byłem szefem kółka fotograficznego, to zaliczyłem w ogóle fizykę w liceum, bo ja jestem absolutnym nieudacznikiem matematyczno-fizyczno-chemicznym. Po prostu to był dramat. Przedmioty ścisłe to był dramat. Największy stres, jaki w życiu przeżyłem i gehennę, to było liceum, żeby dostać truje ledwo co z matematyki. Bo tam nabrałeś lęków o życie. Z chemii się jakoś też udało, ledwo co truje miałem. Z fizyki, fizyka była nie do przejścia dla mnie. Po prostu jeżeli chodzi o... Fizyka była trudniejsza od matematyki. No i ale na szczęście udało mi się fizykę zaliczyć, dlatego że byłem członkiem szefem kółka fotograficznego, a mój nauczyciel fizyki był fanatykiem fotografii. I generalnie zamiast na lekcji fizyki siedziałem w ciemni i robiłem dla niego różne zdjęcia. Z wakacji wywoływałem i pamiętam taką rozmowę z nim, że właśnie profesor Mamoń mówi, pokazuje, mówi, panie profesorze, bo ja w tym semestrze w ogóle nie byłem w zasadzie na lekcjach. A ten mówi, jak to nie byłeś? Byłeś tylko w ciemni. A ja mówię, no dobrze, ale to jaką masz ocenę na koniec? 4+. A ja mówię, za co? No wiesz, miałbyś 5, ale spieprzyłeś mi tą serię Zakopanego, rozumiesz? Nie dowołałeś. I za to masz minus, plus i nie masz 5. Bo nie wyszły ci, wołanie ci nie wyszło, wołanie tego materiału Zakopanego. Dobry kop na całe życie, co? Tak, także potem, słuchaj, potem mam taką, i to jest przygoda jakaś taka pierwsza, powiedzmy jakaś tam lekka, że fotografią się interesowałem już w liceum.
W ogóle nie myślałem o filmie, bo w ogóle mnie nie jarały filmy, nie oglądałem filmów namiętnie, jakimś kinomanem nie byłem, pojadaczem filmów, w ogóle nie miałem o tym zielonego pojęcia. Oglądałem jakieś takie filmy, co były słynne w kinach. Gwiezdne wojny, no to byłem, tam był Czas Apokalipsy, no to byłem. Czas Apokalipsy, no, premiera to była grudzień 80, to ja byłem wtedy 10 lat, ale potem były jakieś powtórki, jakieś przeglądy i Czas Apokalipsy trzeba zobaczyć, bo to wszyscy widzieli i tak dalej. Dochodziłem do kina, takie spektakularne filmy, natomiast nie interesowałem się specjalnie bardziej tym. I potem się pojawił taki moment, że przez zupełny przypadek pewien kolega sprzedał mi informację, że jest robota. Ja wtedy byłem, bo tak, najpierw skończyłem studium policjalne wieczonaftowe, to była najśmieszniejsza szkoła oczywiście, jaką skończyłem, bo to była dwuletnia taka przystań, szkoła fikcja kompletna, technik wiertnik. Żeśmy jeździli na wiertnie, wierciliśmy za gazem, no generalnie żeśmy spotykali kompletnie pijanych kierowników wiertni, którzy pili z nami, bo przyjechali inteligenci, to trzeba się napić, wiesz, i oni szukali ropy naftowej, gazu ziemnego i najczęściej nie mogli znaleźć. Dzisiaj szukają. Do dzisiaj szukają, tak, tak, tak. A to była szkoła tylko dlatego, że tam się było może łatwo dostać i w ogóle prawie niewiele od nas wymagano i można było 2 lata przed wojskiem przezimować i przezimowałem 2 lata przed wojskiem, generalnie wtedy się spinałem dość ostro i to było mi potrzebne, że w ogóle nie interesowały mnie studia, bo czułem, że mało mam wiedzy na jakikolwiek temat, bo miałem rzeczywiście maturę praktycznie całą na 3, z geografii miałem tylko 4 i z WF-u miałem 5, a tak to miałem same 3, nie? I to maturę, bo co zdałem po prostu cudem, no, można powiedzieć. Matematykę odpisałem od koleżanki, no bo wtedy można było po prostu odpisać, wziąć, bo teraz nie było tych testów, co teraz. Teraz to jest trudne, nie? A wtedy po prostu brało się kartkę papieru. Wszystko się miało w rękawie. I można było ściągnąć, i zresztą pamiętam taką śmieszną sytuację na tej maturze, że moja właśnie, która też wiedziała, że jestem trudnym zawodnikiem i raczej nie będę matematykiem i nie będę ścisłym gościem, też mnie chciała przepuścić, bo to akurat była fajna babka wychowawczyni. I właśnie ona mnie nakryła, kiedy ja ściągałem z czystopisu koleżanki. Bo nie zauważyłem, po prostu byłem tak pochłonięty pisaniem i obserwowaniem miniówek moich koleżanek, bo miały fajne nogi niektóre. Głównie byłem tym skupiony, bo czekałem na, bo z matematyki nie wiedziałem po prostu nic. Zresztą koledzy, którzy czekali, się denerwowali przed maturą, mówią, czemu ty się, kurwa, koszałka, nie denerwujesz? A ty mówię, stary, denerwuje się taki ktoś jak ty, który coś wie, który boi się, że nie będzie tematu akurat, będzie jakiś gorszy temat, nie trafisz. A ja nie wiem nic. Nic. A ja się nie boję. Dobrze. I ona mnie, słuchaj, tam z tyłu, wiesz, zaszła od tyłu wtedy, te chłopczyni, i ona widzi, że ja ściągam, nie, na bezczela. Wiesz, jak patrzy na mnie, taki jest lekki uśmiech i mówi tak, no widzę, koszałka, że nie potrzebujesz mojej pomocy. Także to zostało, ale potem już nie było tak łatwo, bo wiesz, no na wiertnictwie to 2 lata jakoś prześlubowałem, potem poszedłem rok na Akademię Górniczo-Hutniczą, na Wydział Wiertniczy, tak trochę, bo był konkurs świadectw, a tu miałem ten dyplom z tego technikum, to mnie przyjęli. Ale tam wyleciałem po pierwszym semestrze, no bo jednak, no, bez jaj, no. AGH to jest dobra uczelnia i tam bez matematyki i fizyki nie skończy się pierwszego semestru. Także nie miałem tam żadnych szans, żadnych. I uprosiłem panów z wojska na komisji wojskowej, bo oni mnie wezwali, bo mnie wrzucili po semestrze pierwszym. I mówią, no obywatelu koszałka, to się dochrapali. No i co teraz zrobimy z wami? Niedługo możemy wam wysłać do wojska. Ja mówię, panie majorze, ale ja chciałem jeszcze raz na studia spróbować, o tym mówi. To dajcie mi jakiś argument, obywatelu koszałka, żebyśmy wam mieli jeszcze ten czas dać. Ja tam właśnie powiedziałem, że chcę iść na socjologię i chcę ludziom pomagać biednym, pracować w tych ośrodkach pomocy społecznej i tak dalej, dla biednych i ten, że nie chcę być takim socjologiem, co liczy tam statystykę, tylko pracuję po prostu z biednymi ludźmi na ulicy, gdzieś w domach opieki społecznej. Ja mówię, o, szlachetne, obywatelu, to macie ostatnią szansę. Jak się nie dostaniecie na socjologię, to was bierzemy do wojska. Nawet wiemy już, gdzie was damy.
A ja mówię, no gdzie, nad morze? Nie. Nie, no nie będziemy tak z wami postępować, żeby powiedzieć nad morze i to jeszcze do marynarki wojennej. A lubicie pływać? Nie. Nauczyli was pływać, ale nie zrobi wam tego. Wysiemy was do Warszawy, bo się tu inteligent, i was wyprostujemy. Macie co prawda kategorię, ale macie krzywy kręgosłup i mam łopatki wystają. I zobaczycie, że wojsko was wyprostuje. Będziecie jeszcze potem wojsku dziękować, że po wojsku jesteście prostym człowiekiem, prostym mężczyzną się nie garbiącym. Będziecie służyli w jednostce reprezentacyjnej Wojska Polskiego i będziecie stali pod gromie zagrożenia, wyprostowani jak struna. To się minęła karierę. No ale się tak na szczęście nie stało i dostałem się na socjologię. Na polski szkoda. Tam się jakby zaczyna przygoda filmowa, dlatego że będąc na socjologii jestem w takim kierunku właśnie praca socjalna, social work, social worker. I to powstaje kierunek eksperymentalny, który miał być przyszłością i to mnie trochę zafascynowało, ale się okazało, że nic z tego nie wypaliło, bo moi koledzy po tej szkole siedzą niestety w DPS-ach i rozdają pieniądze. Nie wypaliły system amerykański street workera, który chodzi w kurtce skórzanej po ulicach, pracuje z narkomanami, pracuje z prostytutkami, pomaga ludziom na ulicy, jakby wiesz, no, pomaga im, żeby ich skontaktować z prawnikami, z lekarzami, no, z kimkolwiek, żeby im pomóc, że działa na ulicy, bo ja takim chciałem być człowiekiem, który działa na ulicy. Ale przez to, że przez te praktyki miałem na studiach, bo prawie 4 lata zaliczyłem, to widziałem dużo rzeczy. Widziałem właśnie DPS-y, widziałem biedę, śmierć, wykluczenie. Widziałem generalnie całe przejebane życie tych ludzi. Całe. Głównie widziałem bohaterów z problemami, którzy walczą o życie. I tam zobaczyłem, że ja to chcę jakby zarejestrować, wiesz, po prostu tych ludzi. Ja chcę pokazać właśnie tych, co są po tej gorszej stronie, którzy mają kłopoty. No i potem jeszcze matka moja wynalazła taki w Dzienniku Polskim było ogłoszenie, że telewizja Kraków, wtedy to była taka telewizja dość ambitna, Jasiński był dyrektorem, ten co teatr jest Teatr Stu. I on chciał stworzyć nową telewizję młodych ludzi i takie ogłosił konkursy i roczny kurs na operatora kamer telewizyjnych, tych studyjnych. Ja tam się zgłosiłem, miałem już zdjęcia z tych domów pomocy społecznej, miałem tam jakieś swoje fotografie i dostałem się, tam przyjęto 12 osób, tam tłum się zgłosił, tak jak do szkoły filmowej był taki egzamin był. Znaczy może nie taki sam, ale były tam, trzeba było pokazać zdjęcia, potem było jakaś coś w studiu, trzeba było zrobić kamerą. I przez rok skończyłem ten kurs, przez rok byłem na tym kursie, co rok, co miesiąc kogoś wyrzucali i zostało nas 4. 2 przyjęto na etaty, a nas przyjęto z kolegą na umowę zlecenie. I pracowałem w telewizji i zaliczyłem karierę od tak zwanego telewizyjnego kompletnego zera. To znaczy robiłem prognozę pogody, gdzie stałem po prostu przy kamerze i robiłem tylko jeden najazd na gościa. I tam wyrobiłeś łapę, po prostu przepracowałem wszystkie możliwe, takie amerykańska kariera, że od samego telewizyjnego dna, od gościa, który jest za kamerą i pokazuje statycznie facet, który zapowiada pogodę. Potem robiłem coraz trudniejsze rzeczy, rozmowy w studio na żywo, aż kończyłem ten kurs, pracując jako operator kamery ręcznej na polu bitwy, czyli wielkie koncerty, Perfekt, Republika. Republiki wtedy już nie robiłem, bo to chyba już było, bo on gdzieś, to on, nie, Republik nie robiłem, bo Ciechowski zresztą to już chyba wtedy nie żył. Natomiast robiłem na pewno robiłem Perfekt, robiłem Bime, no i robiłem jeszcze parę jakichś takich jazzowych, ale generalnie pamiętam ten Perfektu, ten ogromny koncert, gdzie po prostu w ręcznej kamerze tam kombinowałem w scenie, tam między perkusjami, gdzie się uwijałem, a gitarami i po prostu to była taka praca, naprawdę adrenalina była, bo to było wiele kamer i jeszcze nic nie słyszałeś, bo był taki dźwięk, że realizator telewizyjny krzyczał do ciebie, a nie słyszałeś absolutnie kurwa nic, nie? Tylko były jakieś szczępy takie, spierdalaj koszalka, bo piątka idzie z góry, nie? I rzeczywiście ja takim jakimś kątem oka widzę, że jestem na środku sceny, a on wbił kamerę na ramieniu, która idzie na szeroki plan, rozumiesz? I spierdoliłem i się schowałem za perkusję, wiesz? Po prostu wiesz, to takie, to była świetna taka pole bitwy, nie? Ja tam, nawet teraz mówię studentom moim, bo ja dość dobrze manualny jestem jako operator, zawsze szwękuję, że mówię, właśnie róbcie takie rzeczy wcześniej, nie? Że przejdźcie te wszystkie etapy pracy z kamerą, że to wam potem się przyda, jakby taka zręczność, jakby, nie? I teraz połączenie tego kursu
tej umiejętności i tego, tej socjologii, że ja widziałem tych wszystkich ludzi, to doszła taka, doszła we mnie ambicja, nie? Że ja nie chcę być takim operatorem bez szkoły studyjnym w telewizji Kraków, tam gdzie siedzi całe życie, tylko chcę być operatorem filmowym. I wtedy zdawałem z tym moim drugim kolegą, Walterem Sarkowiczem, zdawałyśmy na operatorstwo do Katowic, żeśmy je dostali za pierwszym razem i tak to się, tak to się jakby zaczęło, nie? Że połączenie dokumentu i obrazu, że z jednej strony to była ta nauczenie się obserwacji ludzi na socjologii, że ja po prostu widziałem tych wszystkich ludzi, widziałem te dramaty i to mnie wciągnęło, a obraz to z kolei podczas tego kursu telewizyjnego poczułem siłę obrazu i tak się jakby to złożyło w całość. Bo tak wracając do twojego filmu... A, przepraszam, Macie. No nie, tylko chciałem skończyć, że się dochrapałeś w końcu. Dochrapałem się, tak. To. Bo tak, wiesz, wracając do twojego filmu, do deklaracji i to ten film, który jest dostępny w sieci, Klatka, tak? Klatka. Taka nie, nie, twoja studencka, chyba. No tak, ale to jest... Klatka jest dlatego w sieci pokazana, bo jest to dość ciekawa sprawa, bo wiadomo, że to jest takie oczywiście dość naiwne, nie? Ale to jest... Ale to jest o tym samym, co deklaracja, nie? To jest ciekawa sprawa, bo dlatego ja zgodziłem się na to, że tam chyba wydawali te nasze filmy szkolne, nie? I tam no przez to, że powiedzmy ja jestem twórcą jakimś tam, powiedziałbym, znanym absolwentem, no to oni chcieli, żeby każdy jakiś tam film był w tym pakiecie, nie? No to ja właśnie powiedziałem im, że ja nie mam jakiegoś specjalnego filmu takiego, mam się chwalić, wiesz, że fakt najbardziej lubię ten pierwszy w ogóle film w życiu, jaki jest na 16, Klatka po prostu, wizualny i tak dalej. I to właśnie fajnie, że ktoś może zobaczyć właśnie ten mój pierwszy w życiu film na pierwszym roku, na taśmie zrobiony, że to sobie można zobaczyć właśnie. Dlatego też fajnie, że oni to wypuścili. No. No tak, ale jakaś fajna pętla się tworzy, nie? Bo ten film jest o tym samym chyba, nie? Co deklaracja. Też tak, bo tylko, że tam jest taka, no tam jest etiutka, nie? To jest symbolika. No tak, wiadomo. No. Ale tam jest jakaś symbolika też, bo ten film jest o fatum, nie? O takim tykającym zegarze fatum, nie? Który nakręca jakieś wydarzenie, że no możliwe, że złe wydarzenie, niedobre wydarzenie, ale że coś do tego zmierza i to się musi jakoś skończyć, nie? To się akurat kończy się powiedzmy w tym krótkiej etiutce, no tak, nie tak strasznie, bo pęka balonik, ale i odpada facet ze ściany, wiesz, ale... Nie, to ciekawe, bo te filmy są obok siebie, wiesz, w Inatece można fajnie porównać jakby. To jest kawał czasu między nimi jednak, nie? No tak, bo to jest pierwsza w życiu etiutka, to wiesz, to, ale potem się takie rzeczy fajnie ogląda, nie? Że ja też tam czasem się szukam jakichś znanych reżyserów, czy tam jakichś moich kolegów reżyserów i tam lubię sobie poznać właśnie ich pierwsze filmy, nie? Ja bym jeszcze zapytał, Marcin, bo też mnie ciekawi, wiesz, bo w tym filmie Deklaracja Nieśmiertelności no jest bardzo ważna ta rozmowa, nie? I teraz chciałem zapytać, no raz, czy tą rozmowę, bo ona jest też filmowana, ile tam masz zarejestrowane w dźwięku, czyli wiesz, sam dźwięk, a ile na taśmie, bo rozumiem, że też na taśmie to wkręciłeś te rozmowy, to jest jedno pytanie, a drugie, jeśli to było na taśmie, no to miałeś świadomość, że tutaj też taśma ucieka i nie możesz sobie tego tak sobie, kiedy chcesz porozmawiać, bo te rozmowy, raz, że są dwie, bo jedna jest na takiej klatce schodowej, druga jest no przed takim, no nie wiem, przed taką ścianą. I teraz obie są trochę o czymś innym, nie? I teraz dlatego chciałem zapytać, jaka była w twojej świadomość, kiedy chcesz porozmawiać z bohaterem i wiesz, czego dotknąć? Znaczy, wiesz, no koncepcja była taka, że to jest facet bardzo inteligentny i bardzo dobry w dialogu, nie? Że to jest, jeżeli mam użyć Ofa, którego oczywiście no, nie przepadałem za Ofem, ale tutaj nie było innego wyjścia, bo jeżeli stają na taką wyrafinowaną formę i mam tak mało taśmy, bo myśmy naprawdę robili to po przyjacielsku, słuchaj, to tam kupę ludzi z Topru pracowało w zasadzie za darmo, nosili ten sprzęt. Myśmy mieli bardzo niski budżet, spis swój z telewizji mieliśmy, a to nie były duże pieniądze. To nie były pieniądze, które pozwolą na zrobienie taśmy na 35. Dużo negatywów dostałem za darmo, jako prezent od firmy Fujifilm. To były na granicy ważności negatyw, nie? Kamerę miałem za darmo i cały sprzęt, bo pomógł non-stop film serwis, nie? Top poleciał za darmo, helikopter Topru.
Teraz już to jest niemożliwe, bo TOP od paru lat ma zakaz brania udziału w filmach i słusznie, bo to jest helikopter ratunkowy, a nie dla filmowców. Zresztą myśmy dwa razy podchodzili do zdjęć tych właśnie z powodu akcji ratunkowej. Sporo nas kosztował, to była prosta stabilizacja, ale taka żyroskopowa, ale to była niemiecka firma, to był z Niemiec przyjechał żyroskop, który można było zamontować w bocznych drzwiach helikoptera, otworzone drzwi. Helikopter, to zresztą te zdjęcia robił taki mój kolega, też znany operator ze szkoły, który jest bardzo, bardzo zwinny w takich zdjęciach lotniczych, Tomek Augustynek. Ja byłem tam na pokładzie helikoptera, ale to on robił te ujęcia. Tego nie dało się za zbyt tanio załatwić, bo to po prostu firma niemiecka przyjechała i przyjechał operator tego urządzenia. Ale dobrze, to był zawodowiec. Był zresztą pilot alpejski też, w ratownictwie pracował w Alpach. I właśnie taka była sytuacja, że myśmy wystartowali pierwszy raz, chłopaki byli już w ścianie i żeśmy lecieli, tak, to było po południu, lecieliśmy po południu, taki, żeby taki być, był trochę zachód słońca, koniec dnia. I kiedy żeśmy mijali, kiedy mijaliśmy granice lasu, chodziliśmy już na teren Parku Narodowego, to usłyszałem w słuchawkach głos z bazy. Tam coś tam, podany numer jest mój tak. Zawał serca, Kasprowy Wierch, potrzebujemy załogę, nie? No i goście od razu, zawracamy i mówią, czy tam są lekarze, że tam jest reanimacja, że tam jakiś tam ktoś był, jakiś lekarz był przypadkowo zupełnie, który tam próbuje coś, no ale i on się mówi, ile minut wam potrzeba? I on wtedy, to mi się podoba, na chłodo, bo to są wszystko goście na chłodo, zresztą ten pilot tego śmigłowca to był w ogóle fenomenalny gość, który właśnie blisko podchodził. On zresztą wylądował jednym kołem na Mnichu i wysadził Marcisza i Szanowego na szczycie Mnicha jednym kołem wylądował. To są naprawdę nieźli goście. On był, to jest facet, który był wcześniej pilotem wojskowym, w marynarce wojennej latał i prowadził akcje ratunkowe na morzu. I w ogóle mówił mi, że latanie na morzu to jest ratownictwo górskie to jest śmiech na sali. Że latanie w Tatrach to jest nic dla niego. Że to, co on przeżył na morzu, jak cię fala może ułamek sekundy, na przykład schodzisz nisko, ratujesz jakąś załogę, jakiegoś kutra i schodzisz nisko i nagle nic to nie zawąd, zabiera cię pod wodę fala. Śmigłowiec cały. Także on mówi, że tutaj to on w ogóle żadnego kurwa stresu nie ma. To po prostu to jest, wszystko jest banalne, nie? W tych górach, nie? I on jest taki, to jest były żołnierz, nie? I on się patrzy tak po prostu takim kątem oka i mówi do mnie, za ile czasu ten facet jest w stanie to wyjąć. Ten Niemiec, nie? On akurat nie znał angielskiego. Ja mówię do tego Niemca, tak. Jest wypadek, muszą lecieć. Z ile czasu, za jak oni wylądują, to wymiesz? On mówi, 10 minut. No i tu nam pomogło, że to był zawodowiec, rozumiesz? Ale to wyjmie. Ja nie zrozumiałem, Marcin, że co wyjmie, bo czego nie zrozumiałem? Żyroskop. Żyroskop. Aha, rozumiem, okej. Okay. Bo myśmy mieli cały wpakowany żyroskop na pokład helikoptera. No nie dało się i ostatecznie on zrobił tak, że był taki problem, już się narastał, że on mi 10 minut tam ci mówią, nie. 5 minut masz. No i kurwa, wysadził nas po prostu z tym, wysadził nas i poleciał z tym całym sprzętem, wiesz, tam do tej sytuacji. Co potem wrócili po tej akcji do was? Robicie dalej? Nie, no, wysadził już nas, już nas Zakopane wysadził, bo on tak, bo on po prostu, to było parę minut, bo on tak, wiesz, zaczął Zakopane, podniósł się i powiedział na Kasprowy, to są minuty, nie? Ale ja się całkowicie nie dziwię, że potem udało się nam o 6 rano następnego dnia polecić i zrobiliśmy zdjęcia. Ale wiesz co, powiem ci, że to całkowicie rację miał to, że przestał latać dla ekip, bo to jest absurd. No jak może ratunkowy helikopter latać dla filmowców? Marcin, ale powiedz, wrócę do tego pytania o tego bohatera, wiesz, kiedy, w jakim momencie, wiesz, rozmawiałeś, robiłeś film 3 lata, wiesz, w jakim momencie, mając taśmę, wiesz, decydowałeś się na rozmowę z nim, bo to jest ważny moment chyba w filmie bardzo, nie? Wiesz co, no przez to, że myśmy mieli bardzo dużo, znaliśmy się, to te rozmowy były też takie, że były dość takie konkretne, nie? Że ja trochę wiedziałem, co od niego chcę
usłyszeć, nie? I zadawałem mu te pytania, bo wiedziałem o tym, że jeżeli, bo wiedziałem o tym tak, że jest taśma filmowa, czyli ja nie będę mógł robić za dużo takich sytuacji, w ogóle nie chciałem robić takich sytuacji jakichś łapanych. Powiedziałem, że nie mam szans po prostu z tą ilością negatywu, nie? A z drugiej strony to punktowość dlatego też była ważna dla mnie, że jeżeli ma być off, ja tego offu nie przepadałem za offem, jeżeli ma być off, to każdy strzał musi być w punkt, jak on mówi. Bo on czaruje tymi słowami. On rzeczywiście jest takim gościem, że naprawdę jest jakieś takie transowe się robi, jak on to mówi, nie? Że nawet tak te ręce podnosi i mówi coś tam, pamiętam każdy chwyt, ale nie mogę już w tej chwili nic zrobić, nie? Albo tam ten, chwyciłem ten chwyt, ale nie utrzymałem, nie? I to są takie mocne rzeczy, które są niby offowe, ale są mocne, nie? I dlatego po prostu rozmawiałem z gościem punktowo, wiesz, mieliłem w kółko pewne tematy w kółko. Włączałeś kamerę przed każdym pytaniem swoim, tak? Nie, w studio siedziałem z nim. Dźwiękowym. Natomiast akurat ta sytuacja, co on tam mówi, to był totalny przypadek. Jak on, to było u mnie w domu. Po rodzicach, jak zmarli, było kompletnie pusty dom, bo myśmy, ja kasowałem tam wszystko po nich do cna, do zera. Wszystko wyczyściłem. I tam byliśmy, na tej ścianie tam, to nie było, to był pokój. I to było jakoś, ja mu coś w ogóle powiedziałem takiego, że wiesz, że on się odpalił z tym, że ja go jakoś tam upokarzam. I to miałem tam, nie miałem tam kamerę normalnie jakąś DV, wiesz, to była kamera DV, czy jakaś cyfrowa kamera. Tak samo w tym studio jest kamera cyfrowa też, gdzie on taki jest, jego portret. To jest portret studio dźwiękowym, gdzie ja też nagrałem z nim inne teksty, które weszły jako offy. Natomiast ta rozmowa jedyna, że on mówi do mnie, do kamery i podchodzi i ściąga czapkę i mówi, no zobacz kurwa po prostu, za ciebie tutaj po prostu jestem łysy, nie? Ludzie mnie pytają, co mi jest, czy może raka nie mam, czy jakieś chemioterapię biorę, wiesz, po prostu to była taka, to była scena przypadkowa zupełnie, ale ja go po prostu podpuściłem, nie? Do tego, że, bo on rzeczywiście był, strasznie miał kosę na mnie, bo on tak, z jednej strony się wkurwiony był, że ja go upokarzam, a z drugiej strony chciał się pokazać, że będzie legendą, wiesz. Że będzie zapisany po prostu w tym filmie i zostanie na zawsze, wiesz. A co się z nim teraz dzieje, Marcin? Wiesz co, no... Ma się kontakt? Słuchaj, ja się z nim spotykam czasem. On jest nerwowy bardzo. I on generalnie zawsze mnie po tym filmie demolował, nie? Że miało być inaczej, że miało być trochę więcej, coś tam. No wiesz, no, on jest taki nerwus, nie? I no nie, że on tego, wiadomo, że on ten, cieszy się, że ten film powstał, bo nagrody były, jakiś tam rozgłos był, nie? To on się cieszy, nie? Ale to jest taki facet, który ciągle wierci gdzieś tam, tak moja matka, wiesz, że on jest taki, wierci i ciągle ma pretensje jakieś, wieczne pretensje ma, nie? No ja go czasem spotykam na ścianie, przychodzi, spina się, no wiesz, no nic nie robi, słuchaj, no pracuje, no biedny tam, pracuje w tych, te plakaty takie lepi tam, wiesz, na, no wiesz, takie jak alpiniści te plakaty zawieszają na ścianach. A ty się wspinasz jeszcze? Trenujesz jeszcze wspinaczkę? Ja się spinam totalnie amatorsko, znaczy tak dla kondycji, dla ruchu. A, czyli cały czas masz jeszcze tą pasję. Teraz akurat się muszę trochę więcej powspinać, bo no bo będzie dużo działań górskich, dokumentacji w Tatrach, to muszę się jakoś tam ruszać, ale to wiadomo, biegam, ale to też się muszę trochę powspinać, bo chcę po prostu pewne drogi, które, na których będą zdjęcia, chcę przejść też sam, żeby je zobaczyć od środka. I teraz trochę więcej chcę potrenować z aktorem moim, chcę potrenować, bo on będzie trenowany, bo on będzie musiał w zasadzie w ciągu kilku miesięcy będzie musiał mieć taki poziom, no będzie musiał być lepszy ode mnie, no, na dzień dzisiejszy. A to jeszcze zapytam Cię tak o technicznie, wiesz, bo tak pewnie już będziemy powoli chyba kończyć. Chociaż... No tak. Ale technicznie jeszcze zapytam Cię, no bo to jest ciekawe bardzo, no jak technicznie opanowałeś te zdjęcia, no szczególnie głównie mówię o tych zdjęciach, kiedy no twój bohater spina się na ten szczyt. To budowałeś jakieś półki, wchodziłeś, wiesz, bo to, że mówisz... Wiesz, to rzeczywiście była zawodowa, tutaj dużo ludzi nam pomogło, bo to było jakieś wyzwanie. To było jakieś wyzwanie, no bo to był, po pierwsze to był poważny, czyli no poważna ściana, wschodnia ściana Mnicha, totalnie pionowa. To się jarali wielu spinaczy, że robimy tam zdjęcia.
na tej ścianie. Top ja nie widziałem lepszych górskich zdjęć chyba w żadnym filmie, nie? To są piękne. Także oni się tym jarali, dlatego nam bardzo, bardzo pomogli i to pracowali przy tym naprawdę zawodowcem, czyli po prostu ja robiłem zdjęcia, ale też zdjęcia robił właśnie Tomek Augustyn, który też się wspina i to na wysokim poziomie operator wykształcony. Ale jak się robi zdjęcie, no oto, wiesz, tak, no kurczę, tam są zdjęcia, no jesteś przy twarzy i wiem, że jest wysoko, wiesz, widzę, nie? Tak, stabilizowaliście kamerę też, nie? Bo ona jest tam nieruchoma. Tak, znaczy to, no to prosto było dość robione. Myśmy skonstruowali specjalne statywy, takie, gdzie można było głowice po prostu umieścić, takie z takich kątowników metalowych. No i potem moi koledzy alpiniści montowali to, wiercili wiertarkami i montowali w ścianie jakby te punkty i mieliśmy jakby takie po prostu stałe statywy zamontowane, znaczy może nie na stałe, bo byśmy mieli nawiercone, byśmy przekładali potem ten statyw, ale powiedzmy to było zmontowane przez alpinistów, to wszystko było zamontowane. To jakaś makabryczna robota, no bo to każde ujęcie właściwie było wymyślone, gdzie, skąd kamera będzie już wcześniej, tak? Makabryczne, bo ja musiałem zjechać i najpierw dokładnie wymyślić, gdzie będzie kamera i tam musieliśmy do tego nawiercić otwory, żeby tam był statyw. No i generalnie, no wiesz, praca jest gehenna, no bo mieliśmy trochę ludzi, ale w górach, to są tak trudne zdjęcia w górach, że przez pogodę i tak dalej, że myśmy mieli taką średnią dzienną 3 ujęcia, a 4 to był rekord. No to powiedz, ile wejść zrobiliście, żeby nakręcić tą scenę? Nie mieliśmy wejść, tylko mieliśmy zgodę Parku Narodowego na biwak. I myśmy w zasadzie na tyłach Mnicha żeśmy biwakowali. Mieliśmy namioty. A to, tak jak długo to jak długo kręciliście tą scenę? Tak mniej więcej, no, 2 tygodnie? Sceny górskie były kręcone, te górskie sceny, to były kręcone jakieś 3 tygodnie. No bo warto. Bo to daje też pojęcie, wiesz, o skali, wiesz, bo to, no, wiesz, jak ktoś nie jest zorientowany, to tak się wydaje, że no jakoś wszedłeś też na tą linę i kręciłeś, ale jak ty robisz to... No tak, dlatego, wiesz, dlatego to są też, ja tłumaczyłem moim producentom, że będziemy robić scenę taką, to już fabularną, ale będziemy bardzo trudną technicznie robić scenę na najtrudniejszej polskiej ścianie, na Kazalnicy. To jest najtrudniejsza technicznie ściana w ogóle, to jest najtrudniejsza ściana wspinaczkowa, I chyba największe urwisko w Tatrach Polskich 500 metrów, nie? Tam jest filar. Ja im tłumaczę, po prostu tłumaczę im, że mimo zaplecza technologicznego i ludzi, że to będzie bardzo długo trwało, nie? Bo oni nie miały wyobrażenia po prostu, jakie są trudności techniczne, żeby takie coś zrobić, nie? No ja w krzyku. Żeby dotrzeć w te miejsca, bo to chodzi o to, żeby w te miejsca dotrzeć, a ja teraz jeszcze mam taką większą ambicję, że chcę po prostu użyć takiego urządzenia, taki cable cam, że po prostu będzie rozpięte, będzie kamera jechała na linach stalowych, jak kolejka linowa, koło gościa tu się spina, wiesz. To będzie duże wyzwanie, żeby w ogóle taką instalację, wiesz, no po prostu w ogóle wszystkie prace takie technologiczne, jak to nazywam, budowlane na wysokości są strasznie męczące, bo ciągle wisisz, nie, w powietrzu. I tam ciągle musisz, albo tam musisz dojść na linach codziennie, czyli są liny poręczowe i na przykład, żeby dotrzeć do jakiegoś punktu, operator, bo to wiadomo, że skądś uzbrojone będzie dużo wcześniej, tam też było uzbrojone, ale żeby do jakiegoś punktu się dostać, na przykład, który jest na wysokości 300 metrów, to musisz codziennie te 300 metrów na małpach, takich urzędach samozaciskowych, musisz po prostu wyjść, nie? Potem zjechać i potem znów wyjść, no. Ale to heroiczna robota, Marcin, nie? No ale tak wszyscy kręcą, no nie da się inaczej. No teraz te drony się używa, wiesz, teraz trochę te drony pomagają. A ty chciałem cię zapytać właśnie, czy gdybyś dzisiaj... Ale przy pewnych ujęciach dron po prostu się nie sprawdzi, nie, wiesz, po prostu... Jeżeli chcesz mieć bardzo blisko kamerę, tak jak tutaj w tym filmie, że ty czujesz kamerę prawie nad głową bohatera, to musi być kamera w ścianie, bo dron no, nawet, po prostu nawet... dron się rozbije, no on nie wiedzie tak blisko. Zwłaszcza 35, nie, no... Nie, to w ogóle szans nie. Nie, to tutaj to odpuszczę sobie. Tutaj tą scenę akurat przez to, że chcę mieć bardzo dużo kamer, chcę mieć, żeby to sprawnie poszło, to trzeba mieć na przykład, nie wiem, 6 kamer równocześnie w ścianie, żeby to szybko poszło, to tutaj, jeżeli będzie wariant negatywowy, to tutaj odpuszczam. Tutaj to pierdolenie się, zmienianie kaset i tachanie tego sprzętu, to już jest total, że tutaj jednak użyję tej Alexy Mini LT.
Żeby te kamery szły tam, wiesz, na okrągło. Ale dzisiaj, gdybyś robił deklarację nieśmiertelności, to te sceny helikoptera chyba byś zastąpił dronem, tak czy nie? Jak dronem? Tak. Myślę, że to można było, to ujęcie można było chociaż to ujęcie zrobione, bo wiesz co, do czego jest potrzebny śmigłowiec dalej, czego jakby dron nie jest w stanie zrobić. Śmigłowiec potrzebny jest do tej monumentalnej siły gór, jak używasz na przykład dobrej głowicy takiej, no ta głowica była taka sobie, ale powiedzmy teraz są głowice, no najlepsze głowice na świecie to są głowice, to są głowice, które są montowane na dziobie helikoptera w postaci kuli i jest taka stabilizacja, plus sama masa helikoptera jest stabilizacją i jego ruch, że jesteś w stanie na 300 mm robić igłę. To tu jest jak motion control po prostu, że ten obraz idzie tak płynnie, żaden dron nie zrobi takiego ujęcia na 300 mm na kamerze Alexa czy 35 mm. Niemożliwe to jest. Wszystkie drony robią na szerokich obiektywach. Albo na trochę dłuższych. Tam góra jakiś standard, ale na 300 mm, widzicie kiedyś stabilne zdjęcia zrobione na 300 mm? To jest niemożliwe, ponieważ żaden dron tego nie wykona, bo jest potrzebna ogromna masa i stabilność urządzenia żyroskopowego. Dlatego, a to są też piękne ujęcia, bo na przykład właśnie można zrobić tak, że gość się wspina filarem, jesteś daleko z helikopterem od niego, jest 300 mm i robisz taki ruch, nie, objeżdżający i nagle te ściany tatrzańskie są, te kątściany są prawie na nim. Jest taka perspektywa zbita, że niesamowicie działa przestrzeń wtedy. I byś robił takie zdjęcia teraz w tym swoim nowym filmie? No, na razie nie chcą mi dać pieniądze na helikopter, bo to są... Jakieś drogie. Helikopter to małe piwo jest, bo to w Polsce nie zrobię, bo nie pozwolą wlecieć, chociaż pełno wojsko może wlecieć. Słowacy latają komercyjnie. A potem są takie bardzo ciężkie drony, Storm się nazywają, które właśnie dają radę sobie z drugimi obiektywami. Nie testowałeś tego? Nie. Storm, tak? Chyba. Nie. Marcin, wiesz co? Może, tak... nie wiem, ale jak zauważyliście w produkcjach dalej jakichś takich, nie wiem, amerykańskich czy zachodnich, no do dużych, to takich ujęć dalej używane są śmigłowce. No, to znaczy, że... Bo to jest nawet na chłopski rozum to wynika, że może być dron, ale dron nie będzie nigdy miał masy helikoptera, wiesz. Tylko są jakieś wielkie, takie jak czołgi, wiesz, latające. No ale nic, to taka ciekawostka. Nie, ale jak wielkie jak czołgi, to są jakieś wojskowe chyba drony, nie? Ja nie wiem, nazywa się, bo myśmy szukali takie do kamery właśnie filmowej, nie? Drone Storm jest w Niemczech, no tylko tyle wiem, nie? Drone to jest Storm? Tak, Storm, tak, Storm jakiś taki największy, tak. Nie wiem, no. Ale nic więcej nie wiem, wiesz, tylko tak. Ale co, nie udało się sprowadzić? Nie mieliśmy kasy, wiesz, na to, więc... A ile to miało kosztować? Nie pamiętam, Marcin, wiesz, nie pamiętam. Musiałbym gdzieś tam popytać. Dobra, to nic nie ważne, ale to nie można sprawdzić. Nie, bo to cała ekipa przyjeżdżała z Niemiec. No ja wiem, bo jak to jest czołg, no to... Niedawno przypomniałem sobie taki film z młodości naszej, fabularny, Uciekający pociąg, przepiękny, Konczałowskiego. Tam jest mnóstwo zdjęć z helikoptera, niezwykłych, na lasce, jak wiesz, akcja się dzieje w pociągu, no tak, na pociągu. I tam jest ten film dedykowany jednej osobie i tak na końcu patrzę, kto to jest ta osoba. Patrzę oczywiście, znaczy nie oczywiście, tylko niestety pilot śmigłowca. A tam są zdjęcia po prostu niebywałe. Znaczy polecam ci do obejrzenia, wam w ogóle... No ja wiesz, ten film widziałem, ale nie patrzyłem nigdy pod kątem jakby tych zdjęć lotniczych. Nie, to chętnie niebywałe, jeszcze raz... Niebywałe te zdjęcia są lotnicze. Po prostu to jest takie nieprawdopodobne, tam są ujęcia, że po prostu... Ta. No ale ktoś przypłacił to życiem. Marcin, a tak jeszcze spytam, no może no takie pytanie troszkę, no, nie wiem, ale masz swoją taką drogę, taką deklarację niepodległości, taką drogę sobie jakąś wytyczyłeś? Nieśmiertelności raczej. A jaką powiedziałem? Niepodległości też. Oj, może być. Przepraszam, to już zmęczenie godzinowe. Wiesz co, no, wydaje mi się, że ta droga to jest taka jednak jakaś dewiza taka, nie? Czy coś, tak? Że o to chodzi, czy... No wiesz, no trochę jest o tym filmie, że bohater sobie postawił taką drogę, wiesz, prawie niemożliwą, którą pokonał i wiesz, którą cały czas próbuje pokonywać jeszcze, nie? I czy ty już sobie też taką, wiesz, jako filmowiec
zbudowałeś i cały czas... Nie, no tak, to ja wiem, że ja już wiem o tym, że żeby coś zrobić, to następnego to musi być ta zawziętość i nie możesz dać się jakby skasować, nie? Że właśnie musi być jak czołg taki, wytrzymać wszystko i szczególnie na planie, wiesz, po prostu to, co zresztą też Dziworski zawsze im uczył. Nie możesz brać jej nigdy, kurwa, nawet na... Dziworski nie używa kurwa, ale nie możesz nigdy człowieku nawet na milimetr odpuścić. Nigdy. Nigdy. Jak odpuścisz, to koniec. Wiesz, co jest ciekawe, że twój bohater nawet jak nie odpuszcza, bo on nie odpuszcza, nawet jak odpada na ten, wiesz, na tej ściance, no to jest ciągle, wiesz, herosem, nie? I czy też masz poczucie, że czasami gdzieś, no, już gdzieś nie możesz, wiesz, to są takie momenty, gdzie no, nie udało ci się. Masz takie... Ale wiesz, ja też na takim haju jestem, jak robię, no teraz robiłem taki z Borysem Lankoszem, taki serial, co ma być tam najpierw w Netflixie, a potem w telewizji Erynie. I to był trudny serial, wiesz, taki z epoki tam, bo to według powieści tego, wiesz, to jest taka książka właśnie Erynie, co dzieje się akcja w Lwowie w 30 latach, w 1939 roku. Detektyw taki, co tam działa, wiesz. I tam były bardzo... Pierwszy raz robiłem w życiu serial, bo tam kiedyś robiłem jakiś gówniany tam 10 lat temu jakiś dla Polsatu, ale teraz to są te seriale premium, nie? Że to wygląda jak film. Naprawdę kupę sprzętu, niby mało scen, nie tyle co w tych takich sitcomach, ale też dużo scen. Jest po prostu straszna charuba. I to tak wstajesz codziennie tam 100 dni zdjęciowych, nie? Że po prostu... Wstajesz i robisz, nie? I to jest jakość musi być, bo to rzeczywiście było robione jak film fabularny, nie? Teraz tak się dużo robi w tej chwili. I były tyle momenty zwątpień jakichś takich ekipy, że widziałem, że oni już latykują ci ludzie na przykład, że oni już w ogóle nie żyją, wiesz, że są tak wymęczeni. I wtedy ja się budzę i mówię, kurwa, mówię, dopiero mi się zaczyna podobać, nie? Wiesz, tak mówię tej mojej ekipie. I widzę, że oni się podnoszą, nie? Że jeżeli ja nie będę miał animusu, to wszyscy po prostu, że jeżeli nie dasz tym ludziom animusu, operator, akurat jako operator, nie, to oni tego nie zrobią, wiesz. Jak oni widzą w tobie, że ty odpuściłeś, zdechłeś po prostu gdzieś tam, nad kawą siedzisz, wiesz, to jest koniec planu, wiesz. Jak kapitan na wojnie. To mi się jarało, że taka wojna jakby, że oni wszyscy już mają dość, a ja wtedy się budzę, jakaś druga w nocy mówię, co jest, no, robimy to. Dopiero teraz mam ochotę, dopiero teraz się obudziłem, nie, dopiero po tylu godzinach, wiesz, no. I tak się na mnie patrzą i ja widzę, no dawaj, no, nie, i zaczyna się. I oni znów odżyli, nie, i znów robią, no. To przeżyliśmy kiedyś, przyglądając się, wiesz, Andrzejowi Wajdzie, mieliśmy taką, wiesz, niezłą frajdę, wiesz, będąc u niego na planie Katynia. I on był takim gejzerem, naprawdę. Były takie dni, no przecież to było 100 dni prawie na planie. Ludzie naprawdę wymiękali często w nocy. On był po prostu ciągle takim akumulatorem, no. Ładował wszystkich, to było niebywałe. Oczywiście miał momenty, w których pozwalał sobie na takie przyśnięcie na 15 minut, dosłownie, nie? Ale kurde, kiedy właśnie, tak jak to, co mówisz, kiedy inni przysypiali, to on był po prostu, on to czuł. Dlatego ta taka pewna nasza podobność jakby z Korczakiem jest właśnie ta sport, że ja mam przez spinanie, przez tyle lat tego spinania, gdzie próbowałem być takim jak on, czyli walczyłem o mistrzostwo, ale niestety no, nie mogę być taki jak on. Nie miałem takiego talentu i w zasadzie jak tam zająłem Pucharze Polski, tam kilkunaste miejsce, wiesz, drugi, dwudzieste, no to odpuściłem, nie? Że tyle pracy wkładałem. Oczywiście teraz się wydaje, że to, jak teraz patrzę na to, co ja wtedy robiłem, na ten poziom spinaczkowy i to miejsce, to bym chętnie z powrotem to sobie wziął i bym był szczęśliwy, że jestem na takim poziomie. No. Ale wtedy to było dla mnie absolutnie, to była porażka. Porażka życiowa, całkowita. Nie? Ale właśnie to mi zostało jakby z tego sportu spinaczkowego, z tego właśnie tych trudnych warunków w górach, tych jakichś tam ryzyka i niebezpieczeństwa. I to mi, ja traktuję właśnie też film trochę jak sport, wiesz, że... No ale akurat w filmie widać twoją drogę bardzo wyraźnie, nie? Widać, że te wyzwania są coraz trudniejsze, nie? Że to jest bardzo ważne, ale takie no przesłanie na koniec, no na koniec to jest, że nie możesz odpuścić po prostu. Bo cały czas będą cię chcieli zabić, wiesz, będą cię chcieli zabić,
Na etapie przygotowawczym, na etapie pisania scenariusza, zdobywanie pieniędzy będą ci mówili, że to nie jest dobre, że nie poprą cię, że ci nie dadzą pieniędzy, wiesz. I nie może, po prostu jak na tym, to nie mówię o załamaniu się, tylko często jest tak, że w końcu jak reżyser po strasznej, ciężkiej walce otrzyma budżet, to już jest tak zmęczony, że nie ma siły na film. Coś w tym jest. Ty wiesz, no. Życzę ci, Marcin, wiesz, że nawet jak tam czasami się odpadnie, nie? Czasami ci się zdarzy, wiesz, odpaść z tego haka, to żebyś tak jak twój bohater cały czas, kurczę, wiesz, chwytał się. Słuchaj, na... odpada się, to jest takie wliczone w ten zawód, że są zloty i upadki, natomiast ja się jakoś tak nauczyłem, w ogóle to też mówię właśnie młodzieży, że ja pamiętam tylko przegrane i fuck upy, upadki, coś nie wyszło, coś się nie udało, tylko to pamiętam. I to mnie czegoś nauczyło i mnie pcha do przodu, a w ogóle nie pamiętam sukcesów. Nie pamiętam Kamerimi, czy jakichś tam kurwa Karlowych War, jakichś tam Berlina, czy Nyon, że tam mi kadzili, czy Lipska, że mi dawali kurwa Złotego Gołębia i tam jakieś Niemcy kadzili, jakie to kurwa jest zajebiste. To ja w ogóle tego nie pamiętam. Bo to jest taki narkotyk, że chcesz mieć to codziennie po prostu. Codziennie chcą, żeby cię chwalić, żebyś był nagradzany, nie? I to się w pewnym momencie już staje takie jakby nieproduktywne, nie? Że właśnie klęski, niepowodzenia, ataki, krytyka, wiesz, jechanie gościa, wiesz, po prostu wyzywanie go, pisanie złych recenzji, wiesz, które cię upokarzają po prostu, że to są właśnie rzeczy, które cię mnie nakręcają, wiesz, jakby, że to jest, wtedy siadam i analizuję błędy. Jak ten Małysz, czy tam ten Stok, czy ci goście teraz muszą siąść, bo ostatni konkurs im kompletnie nie wyszedł. I muszą siąść i zanalizować te skoki, dlaczego było takie gówno. Chciałbym się powiedzieć, tego ci życzymy, Marcin, ale życzę ci też tego znowu z mojego gołębia. Nie, czyli z jakim przesłaniem no skończymy rozmowę. No, ale wiesz, że zawsze się uczysz na błędach, nie? Marcin, dzięki, wiesz, bardzo fajna rozmowa. Mam tylko nadzieję, że nie za dużo techniki tutaj było, nie? Nie, ale to przecież możecie sobie rozmowę pewnie jakoś chyba pociąć, nie? Przecież to za długie jest, nie? Nie dajemy w całości, Marcin, wiesz, nie cenzurujemy. A, że ludzie po prostu, jak ktoś nie wytrzyma, to się będzie przywiał. No wiesz, to nie dotrwa do twojego przesłania. A ja ci powiem... Ale skoro... podoba mi się, że jest taki niecięty live jakby z rozmowy jest, nie? Że nie ma tam kwestii czasu, tylko... Nie ma żartów. Że se słuchają, nie? Poza tym zawsze można wyjść i wrócić, nie? Kawkę zrobić i wrócić. Skoro nie mieliśmy mówić o twoim filmie i zaczęliśmy od tego, żeśmy nie mówili, to też na koniec powiem, że skoro nie mówimy o nim, to że dzięki twojemu filmowi, wiesz, miałem w moim życiu, no, nie będę oceniał, wiesz, tego, nie będę dyskutował, ale o filmie, ale miałem pierwszą rozmowę poważną z moją mamą. Także to, ale wiesz, to też tak bez żartów, nie, że ja wiem, że to ważne było, dlatego że wiele osób coś tam sobie przemyślało, wiesz, i nawet do dzisiaj, jak młodzież to ogląda, to wszystko przychodzą do mnie młodzi ludzie. Na przykład teraz byłem mimo to, że jestem już panem w średnim wieku, to byłem na warsztatach, to ASP mi sfinansowało warsztaty, ponieważ potrzebuję się trochę doszkolić, bo ja byłem taki amanualny i chciałem posiąść wiedzę na temat Adobe Premiere, nie? Żeby po prostu montować sobie coś tak w hotelu. Nie jakieś super efekty, ale po prostu montować sobie coś dla siebie tam, wiesz, ten. I sfinansowali mi warsztaty w Akademii Fotografii, tam takie dłuższe warsztaty, tam chodziłem, no i tam się każdy pytał, tam głównie młodzi ludzie byli, nie? Tam jakiś facet, jakiś youtuberem jest tam ktoś. I niestety na początku się pani zapytała, proszę powiedzieć, co wy robicie, kim jesteście? No i tam, no ja byłem w sensie jakiejś dramatycznej, bo musiałem powiedzieć, że jestem profesorem, wykładowcą w szkole filmowej, że w stopniu doktora habilitowanego, że jestem filmowcem zawodowym, operatorem, reżyserem, no wiesz, i tam ci tak się na mnie patrzy. Ja musiałem to powiedzieć i tak czułem się jakiś taki mentor, który się urwał z choinki i siedzi z młodzieżą w szkolnej ławce i uczy się czegoś, nie? Wiesz, tam z nimi. Jak w śnie, wiesz. Jak w śnie, że ja się po prostu uczę tego, wiesz, że jestem najstarszym prawdopodobnie, że jedna pani taka była starsza, ale że jestem takim, starsza chyba nawet ode mnie. Ale że nagle jakiś obciach jest kompletny, nie? I oni, słuchaj, na drugi, po pierwszym dniu zajęć, jak była przerwa, na drugi dzień, to oni mówią, ja panu powiem, że ten pan film o matce, coś niesamowitego po prostu, wie pan, to z matką oglądałem, a to jest chłopak, który ma 20 lat, nie?
że jednak to jakoś dalej działa, nie? Że to pokolenie, które już nie jest tym pokoleniem moim, które miało dużo inne, wtedy była dużo silniejsza chyba taka recepcja tego, dlatego że byliśmy po 89 roku, to była jakaś totalna taka komunistyczno-katolicka, wie, zakłamanie było, nie? Zakłamanie, o tym się w ogóle nie mówiło. A teraz się nim mówi, ale dalej gość przychodzi 20-latek i mówi: słuchaj pan, aleś pan przypierdolił, nie? A przecież to jest już, to już w zasadzie już teraz na YouTubie jest tyle filmów, wiesz, jakichś tam różnych i to było dla mnie ciekawe, że przyszedł do mnie 20-latek i gdzieś tam powiedział mi, że dalej to działa, wiesz. No. No ale to fajnie, nie? Wszystko usłyszeć po latach. Może fajnie, no. Także ja się, wiesz, bardzo wolą tam nie gadajmy, może nie grać, ale ja się cieszę, że ten film jakąś tam rolę odegrał i dla młodych filmowców, wtedy niektórych koleżanek, kolegów i też dla normalnych ludzi, którzy tam po prostu byli w stanie potem odbyć rozmowy różnego rodzaju i zdarzenia, wiesz, z tematem, nie? No dlatego, no, dlatego ten film będzie tam, no, ciążył, jak tam, wiesz, kiedy się życie skończy, to pewnie najpierw napiszą, że autor słynnego filmu Takiego pięknego sna urodziłam, który tam stał się kanonem i znajduje się w dziesiątce najlepszych polskich filmów tam stulecia, zajął w nim drugie miejsce, no bo przegrałem z Łozińskim, bo tą, wiecie, że ten konkurs wygrał, to głosowanie wygrał Marcel Łoziński. Wiecie, że była takie wydarzenie 100 lat na stulecie kina, 100 filmów na stulecie kina i była tak zwana pierwsza dziesiątka, nie? No i tam były naprawdę poważne tytuły, tam Kieślowski był tego, no i też taki właśnie w szoku byłem, że kurwa taki gość tam pierdolnął coś w szkole na boku, nagle jest w dziesiątce, jeszcze drugie miejsce zajął, obok jakichś tam gadających głów Kieślowskiego i wszystko się może przytrafić Łozińskiego, które wygrało, nie? Bardzo słusznie. Także wiesz, no nie jestem skazany, no jak już ci krytycy, czy tam ktoś mnie wpisał jakiś kanon tam, nawet to w tym kanonie szkolnym jakimś, że to jest, no to już z tego się nie pozbędę nigdy. No, no to tylko się trzeba cieszyć, że wiesz, że ten temat jakoś tam istnieje i tyle. No ale jest to na pewno frustrujące, ale z drugiej strony nadaje mi pewnej walki, że może w końcu zrobię fabułę taką. Właśnie tą, o tych góralach. Że ona przebije jakby w końcu tą sprawę. Marcin, no to ci serdecznie tego życzymy w takim razie, nie? Na koniec rozmowy. Dziękujemy. Także wiecie, to jest, sami wiecie, że to nie jest trochę obciążające, że jak na początku drogi zrobisz taki niby głośny film, to on za tobą się ciągnie po prostu całe życie, nie? Ja tu wyłączę nagrywanie, słuchajcie, tylko nie wiem gdzie, to cholery jasnej. No, tak. Już wiem, już widzę, ale ty się jeszcze nie wyłączaj. No już to kończymy, nie? Wiesz. No. Tak, kończymy, ale ja już wyłączam, w takim razie formalnie się żegnamy, a tak. Jeszcze chwilkę nie wyłączaj, dobra? To dzięki. Dzięki Marcin, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki Marcin.